okrągły stół, w którym tym bardziej rozmawiamy o mieście odpowiedzialnym za wodę, co jak wiemy, szczególnie w ostatnich latach jest niezwykle ważkim tematem. Nie mówię tylko w kontekście tych globalnych zmian klimatycznych, nie mówię też tego tylko w kontekście naszych zobowiązań jako miasta czy jako samorządów do tego, żeby świadczyć nasze usługi komunalne, ale również do tego, że jako na przykład Wrocław, miasto misji stu przy Komisji Europejskiej zobowiązuje się do tego, żeby mitygować zmiany czy wpływ zmian klimatycznych na jakość życia w naszym mieście, zapobiegać tym niekorzystnym zjawiskom, ale również tworzyć te rozwiązania, które mogą być wzorcowe. Przypomnę również, że Wrocław jako ONZ-owski hub odporności Making City Resilience 2030 również ma w tym zakresie swoje doświadczenia, ale też swoje zobowiązania względem nie tylko Polski, nie tylko Europy, ale całego świata, bo to, co po powodzi już 26 lat temu prawie udało się wykształcić we Wrocławiu, te dobre praktyki, ale również budowanie tej odporności, odpowiedzialnej odporności, patrzącej w przyszłość, jest wzorem dla wielu krajów na wszystkich kontynentach. Patrząc na program, chciałbym przywitać wszystkich Państwa, tych, którzy tutaj pojawili się we Wrocławiu też w takim symbolicznym i kultowym, można powiedzieć, dla Wrocławia miejscu. Miejscu, w którym się rozmawia, w którym jest przestrzeń dla dialogu, dla wolności myślenia o sprawach najważniejszych, fundamentalnych. Nie jest to tak blisko wody jak ostatnim razem, chociaż tym razem jesteśmy bliżej kanału niż Odry, ale to niech to będzie tylko dobry znak dla dobrych dyskusji. Serdecznie witam przedstawicieli świata nauki, świata samorządu, wszystkich profesjonalistów związanych z tematyką wodną i tych, którzy na co dzień starają się wpłynąć na to, co się dzieje. Również we Wrocławiu, bo to jest o tyle cenne, że miasto odpowiedzialne za wodę, czyli tytuł przewodni, bezpośrednio koresponduje z tym, co chcemy, o czym chcemy we Wrocławiu rozmawiać. Bardzo się cieszę, że te trzy sesje dotyczą między innymi również tych problemów, z którymi się zmagaliśmy zaledwie kilka miesięcy temu i z którymi z całą pewnością będziemy się za chwilę zmagali. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Wody, ale wczoraj mieliśmy również kilka happeningów, kilka eventów związanych z tym, co się może dziać przy Odrze. WWF, Client Earth wczoraj opublikowało białą księgę dotyczącą potencjalnych przyczyn i potencjalnych rozwiązań, które mają nie dopuścić do sytuacji z zeszłego roku. I ta pierwsza sesja pokazuje też, że jest o czym rozmawiać. Ja się cieszę i bardzo jestem z tego dumny i bardzo dziękuję również za to, że ta dyskusja tutaj jest merytoryczna, że odsuwamy te emocje i te kwestie, które mogłyby Państwu przeszkodzić w tej kwintesencji, czyli poszukiwaniu rozwiązań i praktycznego podejścia do zagadnienia. Wiemy, że sprawa ma 180 tom akt, sprawa toczy się już kilka miesięcy, kilkuset świadków przesłuchanych, winnych nie ma. Ale są pewne poszlaki, które wskazują, są pewne raporty również na poziomie międzynarodowym, które, do których z pewnością Państwo też się będziecie odnosili w ramach Waszej dyskusji. Bardzo się cieszę też i dziękuję za sesję numer 2, która dotyczy tej reaktywności albo zapobieganiu i scenariuszowaniu działaniu w kryzysie. Wiemy o tym, że szczególnie z poziomu samorządowego to jest ta odpowiedzialność, za którą my bezpośrednio jesteśmy albo winieni, albo chwaleni, częściej winieni za niedociągnięcia i to również ma szeroki kontekst nie tylko inwestycyjny, ale również świadomościowy. To na jaki temat i w jaki sposób rozmawiamy ze wszystkimi uczestnikami zainteresowanymi tymi zagadnieniami wpływa, jak bardzo jesteśmy w stanie reagować na te kryzysy w sposób właściwy. No i trzecia sesja to też w kontekście naszych spotkań z Brandenburgią. Ten kontekst międzynarodowy jest niezwykle ważny dla nas również tutaj we Wrocławiu. I wiemy, że ilekroć
są to spotkania niemerytoryczne, wygrywają emocje, wygrywają pewne takie slogany rzucane w przestrzeń, czasami przez polityków, czasami przez osób, które bardzo myślą tylko konkretnie językiem biznesowym. Szukajmy tej drogi, szukajmy w świetle tego, że ta Odra też jako kanał żeglugi śródlądowej ma swoją historię, ale ma swoją też inną przyszłość. Szukajmy tych rozwiązań, które pozwolą nam również na arenie międzynarodowej zabierać merytoryczny głos. Nie emocjonalny, nie polityczny, nie taki, nie wchodźmy, przepraszam za wyrażenie, w pyskówki, które nic nie wnoszą. Rozmawiajmy na poziomie faktów, na poziomie merytoryki, na poziomie też mądrości, którą przecież co jak co, ale ten stół i uczestniczy dzisiejszego wydarzenia reprezentują. A na koniec oczywiście zapraszam wszystkich uczestników do wrocławskiego rynku i na Plac Solny, bo wydarzenia będą miały miejsce również przez nasze MPWiK. Tutaj patrzę na pana prezesa, zorganizował nam coś na Placu Solnym, taką akcję głównie skierowaną dla mieszkańców. Ale też cieszymy się we Wrocławiu z tego, że te parametry, ta świadomość, te akcje, które są przez naszą przecież koronną firmę, perłę w koronie MPWiK prowadzone, zawsze spotykają się z takim pozytywnym i niezwykle optymistycznym też oddźwiękiem wśród nie tylko naszych mieszkańców, ale tych, którzy nas odwiedzają. Wieczorem oczywiście mamy wielkie wydarzenie również tutaj, mianowicie premierę filmu pani Ewy Ewart Do ostatniej kropli. Ja się bardzo cieszę, że będziemy mogli też później porozmawiać na ten temat. A już teraz bardzo serdecznie też zapraszam państwa do Wrocławia w październiku 24-25 na półokrągły jubileusz naszego Kongresu Wody. Bardzo państwu dziękuję i życzę owocnych dyskusji. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Prosimy o zabranie głosu pana profesora, doktora habilitowanego Zbigniewa Kundzewicza. Dzień dobry państwu. Czy można prosić o moje slajdy? Jest mi niezwykle przyjemnie witać państwa tutaj w szczególnym dniu. 22 marca to jest Światowy Dzień Wody. Woda jest bardzo ważna i zdajemy sobie z tego sprawę wszędzie, ale we Wrocławiu szczególnie. Stąd pomysł na tematykę trzeciego okrągłego stołu, wodnego okrągłego stołu, zarządzanie wodą w sytuacjach kryzysowych. Poproszę o następny slajd. Na podium jest okrągły stół i to lepszy niż na zdjęciu, lepszy niż na slajdzie, bo na slajdzie są takie trzy kolumny, które przesłaniają. Nie wszyscy widzą wszystkich na tym historycznym zdjęciu. Uważam, że okrągły stół wodny służy swobodnej wymianie myśli między osobami, którym leży na sercu dobro polskich wód. Polskich wód pisanych z małych liter, ale wytłuszczonych, bo to bardzo ważne. Przy okrągłym stole nie ma podziału na my i oni. Nie ma onych, bo wszyscy jesteśmy my. To znaczy oni gdzieś tam są, ale do nas nie trafili. Następny slajd. Będziemy mieli dzisiaj trzy sesje. Zaczniemy od omówienia katastrofy ekologicznej na Odrze, diagnozy problemów i potrzeb w ich kontekście. Może tytuły tych sesji są trochę długie i złożone, ale to wszystko jest ważne. To jest bardzo poważna sprawa. Tym bardziej, że okrągły stół skupia specjalistów, ekspertów, a więc nie musimy upraszczać przekazu. W kontaktach z mediami taki przekaz nie miałby racji bytu. Sesja druga, podniesienie skuteczności zarządzania wodą w sytuacjach kryzysowych związanych z nadzwyczajnymi zagrożeniami, zwłaszcza ekologicznymi. I wreszcie sesja trzecia, współpraca międzynarodowa na wodach granicznych, zobowiązania i szanse na wzmocnienie potencjału dla zachowania bezpieczeństwa.
Zwornikiem wszystkich trzech sesji jest reakcja na katastrofę ekologiczną z lipca i sierpnia roku 2022. Poproszę o następny slajd. Pozwolę sobie skorzystać z wydawnictwa francuskiego Ministerstwa Środowiska. Przepraszam, że slajdy są w małej rozdzielczości, ale po prostu są to fotografie w PDF-ie reprodukowane z wydawnictwa francuskiego. Nawiążę do wielkiej katastrofy ekologicznej, która w pewnym sensie w naszej pamięci prawdopodobnie jest jedynym tego typu zdarzeniem prowadzącym do masowej śmierci wielu organizmów. 1 listopada 1986 wybuchł pożar w magazynie koncernu Sandoz w Schweizerhalle w Szwajcarii. I pożar był niezwykle dramatyczny. 1 listopada, który notabene jest we Szwajcarii dniem pracy, tuż po północy patrol policyjny zauważył płomienie. Natychmiast zaalarmował służby i po kilku minutach byli już strażacy firmy Sandoz. No ale niewiele mogli działać, ponieważ w magazynie było bardzo, bardzo wiele łatwopalnych substancji. A więc temperatura sięgnęła kilku tysięcy stopni. Roztopiły się metalowe konstrukcje. No i ten cały syf poszedł w niebo. Proszę następny slajd. W magazynie koncernu Sandoz było 1250 ton produktów chemicznych. Musiałem tę tabelkę sam zrobić, więc uszeregowałem związki według ilości ton. Od największej ilości do najmniejszej. I to na pewno nie jest optymalna strategia, ponieważ w kategorii fungicydów 12 ton związków rtęci tworzą znacznie większy potencjał trujący niż 27 ton oksadiksylu. W każdym razie ten koktajl, który najpierw poszedł w niebo, a później spłynął do rzeki Ren, zawierał bardzo, bardzo wiele śmiertelnie trujących substancji. Insektycydy, fungicydy, herbicydy, a także barwniki. Koncern Sandoz pewnie znany jest wam wszystkim państwu z wyrobu, z tego, że produkowali lekarstwa przez wiele lat, ale już tej ścieżki farmaceutycznej nie ma. Ciba, Geigy i Sandoz połączyły się, tworząc Novartis. Także teraz jest w Szwajcarii taki gigant farmaceutyczny Novartis. Poproszę następny slajd. Przy gaszeniu pożaru użyto milionów litrów wody. Więc do Renu dostało się, takie jest oszacowanie, 30 ton produktów toksycznych. Powie ktoś, skoro było w magazynie 1250 ton, a 30 ton dostało się do Renu, no to jeszcze nie jest tak źle. I właściwie to pokazuje również infografika na dole. W kategorii uwolnienie niebezpiecznych substancji nie mamy pokolorowanych wszystkich siedmiu czy sześciu kwadratów, a tylko cztery. No mogło tego, ten koktajl mógł być jeszcze bardziej zabójczy, jeszcze bardziej śmiertelny. W każdym razie szacuje się, to jest to szacowanie, że do Renu dostało się 30 ton produktów toksycznych. I to zatruło rzekę na długości ponad 1000 kilometrów. Śnięte węgorze, to jest taka ryba szczególna.
myślę, że w kulturze niemieckojęzycznej bardzo szczególna. Pewnie pamiętacie Węgorze z książki Günthera Grassa Die Blechtrommel, czyli blaszany bębenek. 190 ton, to jest bardzo dużo szlachetnej ryby. No ale na szczęście mieszkańcy nadreńskich krajów dogadali się co do programu, jak zabezpieczyć się na przyszłość. Więc już w roku 1980 latach po tej katastrofie wymyślono hasło Salmon 2000, czyli łosoś 2000. W roku 2000 mają być w Renie łososie, tak powiedzieli. I rzeczywiście już w 1997 roku się pojawiły. Więc taki pozytywny, wydaje mi się, wniosek. Poproszę następny slajd. Ten slajd pokazuje, to znaczy nie było moją intencją, żeby zrobić trójkąt z prostokąta, ale mogą sobie Państwo przedłużyć. Nie wiem, co się stało. Jakiś problem konwersyjny. W każdym razie na tym zdjęciu po prawej widać, że nie ma dachu. Już wstał dzień, chociaż 1 listopada dzień trwa krótko, ale już wstał dzień i można było zrobić zdjęcie. Nie ma dachu. Chemikalia wybuchły w górę, ale nie wszystkie. Niektóre zostały. Po lewej stronie są jeszcze beczki z pozostałościami. A ten czerwony kolor wszelkich kałuż związanych z... To są wody używane do gaszenia, ale także te wody spłynęły do Renu. A więc nie mam zdjęcia z Renu, ale ponoć trochę czerwonego koloru też tam było widać. Przypadek Bazylei z roku 1986, a więc sprzed 36 ponad lat, jest ostrzeżeniem przed skutkami katastrofy ekologicznej w ekosystemie rzecznym, w wymiarze zdrowotnym, społecznym, środowiskowym i ekonomicznym. Poproszę następny slajd. Po prawej stronie infografika, którą koniecznie chciałem pokazać. Pewnie Państwo, podobnie jak ja, często zaglądali na portal Wód Polskich, żeby zobaczyć, co się dokładnie dzieje. No i ta infografika mnie zafrasowała. Ponieważ jesteśmy we Wrocławiu, więc wydaje mi się odpowiednie nawiązanie do złotej myśli wrocławianina Karla von Clausewitza, który tutaj mieszkał i umarł, i którego pomnik był do końca wojny w parku obecnie słowackiego. Otóż von Clausewitz, generał, teoretyk wojskowości i pisarz, stwierdził, że generałowie szykują się do starych wojen, do takich, co już znają. No i to pewnie jest w dużej mierze prawdą, ponieważ mamy teraz drony i pociski, rakiety samonaprowadzające się, ale jest też trochę wojny, którą znamy. W Bachmucie od wielu miesięcy trwa oborona w okopach. Także film, który pewnie Państwo widzieli na Netflixie, Na zachodzie bez zmian, 4 Oscary, przypomina to, co się dzieje teraz, chociaż ten film pokazuje bezsens wojny w roku 1918. Sytuacja, właściwie główna część filmu dzieje się w ostatnim roku I wojny światowej. A więc ograniczenie tego stwierdzenia Clausewitza jest oczywiste, ale
przypadku katastrofy odrzańskiej chyba to dobrze oddaje sytuację. A więc Wody Polskie przygotowały się na katastrofę, którą już znały. No bo znały katastrofę, mam nadzieję, znały katastrofę z magazynu koncernu Sandoz z Renu z roku 1986. Tam wszystko było jasne. Dzień, godzina, minuta, ilość substancji, chemikaliów, wszystko jasne. U nas nie. A więc trzy grupy aktorów pokazane na tej infografice reprezentują państwo. GIOŚ, WIOŚ, Policja, Prokuratura, Wody Polskie. A czwarta grupa pokazuje NGO. Przyszedł mi do głowy taki rym. Gdy trwoga, to do NGO. Ale to było trudne, ponieważ PZW nie był przygotowany. Mógłby bez trudu sprzątnąć i utylizować może dwie ryby, 20 kilo, ale nie 290 ton, czy 360, są różne oszacowania. Pewnie nigdy nie będziemy wiedzieli, ile tego było. W każdym razie w wydawnictwie JRC Unii Europejskiej mowa o 360 tonach śniętych ryb. Czyli generałowie przygotowali się do starych wojen, szukamy sprawcy, policja i prokuratura szuka, policja wyznacza 1 000 000 złotych nagrody, GIOŚ i WIOŚ pobiera próbki, ustala przyczyny, super. Wszystko na papierze pięknie się prezentuje, chociaż działania w sprawie zanieczyszczenia, a nie działanie przeciw zanieczyszczeniu. W języku prawniczym jest duże rozróżnienie między w sprawie, a przeciw. Natomiast co robią Wody Polskie? Współpraca ze służbami, wsparcie na miejscu, bieżące komunikaty. No, ja zdębiałem, kiedy przeczytałem sobie tę treść. To niewiele robią. No ale zostawmy. Katastrofa ekologiczna na Odrze jest ciągle otwartym problemem w zakresie identyfikacji i realnego ograniczenia źródeł i przyczyn oraz skutków, a także zapobiegania takim zagrożeniom w przyszłości. I myślę, że, wiem, że ten slajd jeszcze będzie nam towarzyszył w dalszej części dzisiejszego dnia. Ale chciałbym na koniec nawiązać do starego wiersza Kochanowskiego, pieśń piąta, o spustoszeniu Podola. Czyli cieszy mnie ten rym, Polak mądr po szkodzie. Lecz jeśli prawda i z tego nas zbozie, nową maksymę sobie człowiek kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi. No byłoby świetnie, gdybyśmy potrafili wyciągnąć wnioski z tej lekcji i stać się mądrym po szkodzie. Co wcale nie jest pewne, co wcale nie jest łatwe. Poproszę o następny slajd. Chciałbym podziękować instytucjom, organizacjom, które są odpowiedzialne za obecny Okrągły Stół, Wodny Okrągły Stół, organizatorzy Wrocław Miasto Spotkań, Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP Gospodarki i Administracji Publicznej, Kongres Miasto Wodo Jakość Życia, partnerzy, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wrocław, Arkadis, Politechnika Wrocławska, Ten Square Games, Kino Nowe Horyzonty. Pewnie pierwszy raz mają Państwo możliwość występować w kinie. No ja, chociaż wszedłem już w bardzo zaawansowany wiek, ale jest to dla mnie pierwszy raz, to jest debiut. Convention Bureau Wrocław, partnerzy medialni, A&B, Architektura i Biznes, sorry, już
co się nazywa starczowzroczność, to znaczy widzę dobrze, ale to są takie małe literki, przepraszam. Aura, dziennik warto wiedzieć, technologia wody, teraz środowisko i 2K. 2K technologia. To nie jest plansza dla starych ludzi. Tak bym powiedział na koniec. Dziękuję za uwagę i życzę wspaniałych obrad, które nas wzbogacą. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do pierwszej sesji. Oddaję głos prowadzącym. Czy możemy prosić o prezentację do pierwszej sesji? Bardzo dziękuję, Zbyszku, za to wprowadzenie, bo myślę, że zagadnienie, którym zajmiemy się w pierwszej kolejności, czyli tym, co stało się na Odrze. Katastrofa na Odrze była indykatorem tych problemów, które dzisiaj chcielibyśmy omawiać. Poproszę kolejny slajd. Ja przede wszystkim, Anna Januchta-Szostak, chciałabym... O, dziękuję serdecznie. Chciałabym podziękować Państwu, znakomitym ekspertom, którzy zgodzili się wziąć udział w tej naszej dzisiejszej dyskusji, a ponieważ mamy szansę przyjrzeć się, czy pogłębić troszeczkę diagnozę i mam nadzieję wyjść naprzeciw kolejnym wyzwaniom, które nas czekają. Ja bardzo bym prosiła, nie chciałabym w tej chwili zabierać za dużo czasu, bo mamy bardzo krótkie wypowiedzi. Będę prosiła, żeby Państwo przedstawiali się, rozpoczynając swoją wypowiedź. Natomiast, żeby przypomnieć to, co wydarzyło się pod koniec lipca 2022 roku, tak naprawdę miało swoje początki mniej więcej rok temu, tak? Bo już podobno w marcu pojawiły się śnięte ryby na kanale Gliwickim. No i do opinii publicznej trafiła ta wiadomość dopiero wtedy, kiedy zaczęło się masowe śnięcie ryb i właściwie bardzo długo pozostawaliśmy w niewiedzy. Dopiero pod koniec września pojawiły się 3 raporty. Wstępny ten polski raport rządowy w sprawie katastrofy ekologicznej na Odrze, raport niemiecki oraz raport Greenpeace, a w tym roku pojawił się również raport naukowców Unii Europejskiej podsumowujący i również szereg analiz, w tym między innymi analiza sytuacji, ekspercka sytuacji na Odrze opracowana przez WWF. Co wiemy do tej pory? Mamy przepis na katastrofę, to znaczy mamy legalne ścieki i nielegalne, bo też prawie 300 punktów nielegalnych zrzutów, więc mamy stałe zanieczyszczenie rzeki. Do tego dołożyły się jeszcze w lipcu wysokie temperatury, niski przepływ, bo mamy już prawie permanentną suszę hydrologiczną. Temu niskiemu przepływowi sprzyja też regulacja rzeki. Też chciałabym Państwa zapytać, jakie czynniki tutaj w tym przepisie miały pierwszorzędne znaczenie, a jakie być może pominęłam. No i brak monitoringu, brak informacji, brak reakcji, o której już profesor Kundzewicz wspominał. Czy w ogóle mamy system zarządzania kryzysowego i czy wiemy, jak te pożary gasić, te nowe wojny prowadzić? Czyli złote algi, które zostały zdiagnozowane jako główna przyczyna katastrofy ekologicznej, znalazły znakomite środowisko rozwoju w Odrze. Ale to nie jest problem, który dotyczy wyłącznie Odry, zdaje się. Także chciałabym, żebyśmy porozmawiali dzisiaj
na temat przyczyn i źródeł zanieczyszczenia, które doprowadziły do katastrofy, ale również co leży u podstaw, tak, czyli problemów odprowadzania ścieków, problemów zasolenia, czyli czy kopalnie mogą w dalszym ciągu legalnie zatruwać rzeki, jakie są i jakie będą jeszcze społeczne, ekologiczne i gospodarcze skutki tej katastrofy. Czy coś udało się rozwiązać, jakieś problemy, które zostały zdiagnozowane w tych raportach i co dalej? Czy użeglawiać rzekę i spisać ją na straty, czy też może próbować ratować ekosystem, czy mamy taką szansę, co należałoby zrobić? Pozwoliłam sobie też zadać na koniec takie pytanie, czy nadanie Odrze osobowości prawnej może coś zmienić? Odwołując się do powszechnej deklaracji praw rzek. A zatem, co możemy zrobić, żeby sytuacja nie powtórzyła się? Mamy dużo uczestników. Bardzo proszę, żebyście Państwo po prostu zgłaszali chęć wypowiedzi przez podnoszenie ręki. Nie będziemy narzucać tutaj kolejności. Także zapraszam do dyskusji, oczywiście. Pan profesor Marek Dygórski. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pozwoliłem sobie zabrać głos jako pierwszy, ponieważ chciałbym pozostać w tym nurcie, który tutaj przedstawił pan profesor Kuncewicz. Mianowicie, proszę Państwa, chciałbym w pewien sposób, nie będąc medykiem, sytuację, jaka zaistniała z katastrofą ubiegłoroczną, odnieść do naszego zdrowia. Ponieważ często człowiek też sobie zdaje sprawę z tego swojego postępowania w życiu, kiedy następuje katastrofa, tak jak myśmy w ubiegłym roku odczuli to w przypadku Odry. W zasadzie przyczyny tego wszystkiego sięgają znacznie głębiej niż tylko wydarzeń ostatnich lat, ponieważ one w zasadzie nawiązują do zniszczenia w pewien sposób czy osłabienia systemu immunologicznego rzeki, jak ja to nazywam, tak jak systemu immunologicznego człowieka, a tym elementem w historii rozwoju cieku jest jego regulacja, jest postrzeganie go tylko poprzez pryzmat użytkowy jako źródła energii, jako środka, powiedzmy, szlaku komunikacyjnego i ostatecznie zrzutu ścieków. Jeżeli my pozbawiliśmy rzeki, czy osłabiliśmy ten system samoregulacji i odporności, no to niestety w konsekwencji prowadzi do tego, że rzeka traci swój naturalny charakter i zatraca potencjał ekosystemowy, jaki posiadała. Na to wszystko później nakładają się kolejne elementy i tak naprawdę do końca ta diagnoza jest bardzo trudna, ponieważ coraz więcej czynników zewnętrznych, tych egzogenicznych, wpływa na stan wód. To są nie tylko ścieki komunalne, ścieki industrialne, ale również ścieki rolnicze. Tych ksenobiotyków przybywa i tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie w tej chwili zdiagnozować, co się w tej rzece dzieje, ponieważ nawet jeżeli jest prowadzony monitoring, to on dotyczy pewnych wybranych tylko elementów. My jeszcze w zasadzie nie wiemy, jak również te komponenty działają wobec siebie wewnętrznie w tym systemie, ekosystemie rzecznym. I to, co już tutaj było powiedziane, to, co się w ubiegłym roku wydarzyło, ten splot sytuacji, że mieliśmy również tę sytuację no, bardzo, bardzo złą, jeżeli chodzi o hydrologiczne uwarunkowania, bardzo niskie stany i te stany niestety w przyszłości nie będą się polepszały, wręcz przeciwnie, według
predykcyjnych modeli sytuacja hidrotermiczna będzie się pogarszała. Wystarczy, że prześledzimy takie bardzo proste narzędzie jak klimatodiagramy Waltera z ostatnich 2-3 dekad i widzimy, że ilość długości okresów suszy i posuchy nam się niestety każdego roku powiększają, co nie jest to optymistyczne dla stanu sanitarnego rzek. I te złote algi, które zostały zdiagnozowane, można domniemywać, że nie była to wcale tylko jedyna przyczyna, a te ścieki kopalniane, o których tutaj mówimy, przede wszystkim wód zasolonych, no, będą bardzo sprzyjały zmianie reżimu chemicznego cieków. Dlatego też myślę, że bardzo dobra diagnoza i bardzo dobre prowadzenie bardzo rozszerzonego monitoringu powinno w zasadzie pomóc w ustaleniu naprawdę rzeczywistych przyczyn tego wszystkiego, co się dzieje w naszych ekosystemach wodnych, tak jak w medycynie, żeby postawić dobrą diagnozę, wymagana jest coraz lepsza aparatura i coraz dokładniejsze analizy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pan doktor Osowski? Dziękuję bardzo. Chciałbym, poniekąd kontynuując temat, który pan profesor zaczął, przypomnieć pierwszy okrągły stół. Ja jeszcze rok przed katastrofą wygłosiłem takie krótkie wystąpienie poświęcone Słonej Odrze. Proszę państwa, to jest problem, który pojawia się, jestem hydrogeologiem z wykształcenia, emerytem politechnicznym wrocławskim i wiele, wiele lat pracy w krajach klimatu saharyjskiego, to znaczy w krajach klimatu suchego. Otóż ta problematyka zasolenia rzeki pojawia się już we wczesnych latach 60. W opracowaniach hydrogeologicznych w szczególności, w warunkach, kiedy lej depresji stał się lejem regionalnym dla całego Górnego Śląska, ten problem stał się bardzo ważnym problemem. I już te sprawy były we wczesnych latach 60. w publikacjach poruszane. Ja zresztą te publikacje tam cytowałem. Także to jest proces, który trwa już kilkadziesiąt lat. Ta zmiana chemizmu rzeki, zmiana jakby struktury już jest bardzo, bardzo silnie utrwalona. Kwestia, kto jest głównym winowajcą, wydaje mi się rozstrzygnięta, choć jest niezwykle trudna w ogłoszeniu, informowaniu społeczności ze względów politycznych, ale tych tematów nie poruszajmy. Szanowni Państwo, dzisiaj niewiele w tej rzece się zmieniło. Ja chciałbym powiedzieć, że rozważania na temat, czy to ma być rzeka żeglowna, czy ma być rzeka renaturyzowana, są dzisiaj właściwie pozbawione, przepraszam za takie określenie, sensu. Dlatego, że każda kropla wody, wody opadowej, wody czystej, wody rzecznej, która dostanie się do Odry, jest kroplą straconą. W związku z tym zwróćmy uwagę na niedawny, sprzed kilku dni, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który się wypowiedział w tym temacie, ograniczając jakby możliwość budowania struktur rzeki żeglownej. Wyobraźmy sobie, że tę rzekę, która ma średnio zasolenie na poziomie Bałtyku, czyli około 7 promili, że tę rzekę renaturyzujemy, że powodujemy zatrucie i zniszczenie ogromnych obszarów wokół tej rzeki w tym momencie. Naczelnym pierwszym podstawowym tematem jest odsolenie tej rzeki, co będzie także wieloletnim i bardzo długim procesem. Kopalnie górnośląskie w 3/4 spuszczają wody zasolone do Odry, nie płacąc za to ani złotówki. I taki jest stan prawny. Koniecznością jest działalność ustawowa, która zmieni tło prawne tego procesu. To znaczy, kopalnia, spuszczając wodę do rzeki, musi spuszczać wodę o określonych standardach, czyli wodę odsoloną. Woda odsolona i odsalanie tej wody powinno być kosztem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Po prostu kosztem funkcjonowania przedsiębiorstwa, tak jak pensje, tak jak stanowiska pracy i wyposażenie pracowników. Proszę Państwa, ja, mając pewne doświadczenie w tych kwestiach, śledzę, co się dzieje w krajach Bliskiego Wschodu,
tutaj szczególnym przykładem Izrael, który najwspanialej na świecie rozwinął gospodarkę wodną, ale także Jordania, także kraje północnej Afryki, które no dzisiaj są w różnej sytuacji, ale tam też ciekawe rzeczy się działy. Zauważam, że dzisiaj dominującą technologią, która pozwala na odsalanie, jest technologia odwróconej osmozy. Właściwie we wszystkich krajach, które poprzednio stosowały bardzo energochłodne systemy związane z gospodarką cieplną, dzisiaj do tej techniki przechodzą. Wydaje mi się, że należałoby w ośrodkach w Polsce tę technologię zbadać, opracować, przygotować do warunków polskich i zmusić do jej stosowania, bo ona jest sprawdzona i ona jest niezawodna. Po to, ażeby nie dopuszczać do zasalania naszej rzeki. Druga rzecz to są kwestie retencyjne, ale to może ja już w dalszej części dyskusji poruszę. Także uważam, rozwiązania ustawowe są absolutnie konieczne, żeby ten haniebny proces przerwać. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze. Jeśli mogę, szybką reakcję. Między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem działa taka prężna komisja International Water and Boundary Commission. Stany Zjednoczone są zobowiązane traktatowo do dostarczania pewnej ilości wody słodkiej w rzece Colorado Meksykowi. I Stany nie są w stanie tego zrobić, bo woda jest zasolona. Więc zbudowały odsalarnię. Odsalają zasoloną przez siebie wodę rzeki Colorado i dopiero wtedy oddają Meksykowi. Czy pan jakiś komentarz do tego mógłby wygłosić? No więc jest to dobry przykład, jaką wartość reprezentuje sobą woda zasolona w warunkach lądowych, a jaką wartość woda słodka. To jest właśnie przykład tego, gdzie, a tam także technika odwrotnej osmozy jest stosowana. Ona jest w tej chwili techniką dominującą i wydaje mi się, że absolutnie w Polsce trzeba ją wprowadzić, no chyba, że coś nowszego się pojawi, bo one wszystkie są bardzo energochłonne, one są kosztowne. Niemniej jednak koszty środowiskowe, jeszcze przeliczone na ten okres kilkudziesięciu lat, od powiedzmy późnych lat 50. czy jeszcze wcześniej, od kiedy było powiedzmy głębokie wydobywanie węgla kamiennego na Górnym Śląsku i ten lej depresji coraz bardziej rósł, te koszty są nieprawdopodobnie wielkie. Także każdy koszt związany z ocalaniem będzie niewielki w stosunku do strat, jakie ponieśliśmy do tej pory. Dziękuję bardzo. Pan doktor Sebastian Szklarek zgłaszał się. Tak. Proszę bardzo. Jeśli można, ja tylko adwocem tutaj tego, co pan doktor zwrócił uwagę na proces odwróconej osmozy. Tematyka jest mi bliska, bo zajmuję się tym zawodowo i rzeczywiście są to technologie, które mogą stanowić realny sposób na rozwiązanie problemu, z tym, że trzeba pamiętać o jednym, bo my wyobrażamy sobie klasyczną, na przykład odwróconą osmozę, która skutecznie pozwoli nam odsolić tą wodę jako panaceum na wszystko, ale tak naprawdę ona jest źródłem koncentratu. My zatężamy tak naprawdę solankę i żeby mówić o takim definitywnym i skutecznym rozwiązaniu problemu zasolenia, my musimy tak naprawdę doprowadzić tą sól do stanu wykrystalizowanego, czyli my musimy skutecznie usunąć sól ze środowiska, nie wprowadzać metod, które dadzą nam tak naprawdę zatężony strumień tych odcieków, tylko rzeczywiście dadzą nam produkt w postaci soli, bo to nie tylko sól kuchenna, oczywiście to są związki wapnia, były tak związki magnezu, były robione badania między innymi na kopalni Bolesław Śmiały, tam w zeszłym roku opublikowano wyniki z takiego skutecznego, efektywnego odsalania. Wypracowano metodę, która pozyskuje i sól kuchenną, pozyskuje gips, pozyskuje wodorotlenek magnezu, czyli daje tak naprawdę, wykorzystuje tą solankę jako substrat do konkretnych produktów i to jest właściwie taka najskuteczniejsza droga, jeśli ona w taki sposób będzie prowadzona. Mamy tylko jedną kopalnię, która tak robi, jest sól dębińska, która powstaje właśnie z odsalania wód pokopalnianych. No, chciałoby się, żeby pozostałe kopalnie też poszły tym śladem. Oszacowano w tych badaniach na kopalni Bolesław Śmiały, że koszt energetyczny odsolenia jednego metra sześciennego solanki to jest około
15 kWh, więc to zapotrzebowanie energetyczne jest bardzo duże. Zresztą mówimy o wodach Górnego Śląska, trzeba pamiętać jeszcze o kopalniach miedziowych, kopalniach miedzi, które też stanowią spory udział. I jeszcze na zakończenie o jednej rzeczy powiem. Kopalnie, owszem, ale obserwujemy też trend, szczególnie w komunalnych, ale nie tylko oczyszczalniach ścieków, wzrostu zasilenia ścieków komunalnych. Ja prześledziłem sobie ścieki, jakość ścieków z różnych miejscowości, no to ten wzrost jest na poziomie czasami nawet 500% w skali ostatnich kilkunastu lat. Ludzie masowo zmiękczają wodę, stosują do tego zmiękczania właśnie metody oparte o wymianę jonową, czyli urządzenia regenerowane solą. No i to też jest kolejny czynnik, który dokłada nam tego zasolenia w wodzie. Można. Szanowni Państwo, dlatego ja w swojej wypowiedzi wspomniałem o tym, że musimy dostosować te technologie do warunków śródlądowych. Dlatego, że państwo północnej Afryki, tam gdzie ja pracowałem, oni po prostu tą zagęszczaną solankę zwracają morzu i to jest bardzo proste, dla nich bardzo proste i oczywiste rozwiązanie. U nas takich oczywistych rozwiązań nie ma. Dziękuję bardzo, dlatego właśnie myślę, że tak ważne jest zamykanie obiegów technologicznych i odzyskiwanie surowców. Kwestia, jak znaleźć narzędzia ekonomiczne i prawne, żeby skłonić przedsiębiorstwa. Pan doktor Szklarek zdaje się zgłaszał w tej chwili? Tak. Znaczy ja bym chciał kontynuować ten wątek rozpoczęty przez pierwszych przedmówców. Jakbym mógł prosić te kilka slajdów, które przygotowałem, to bym pokazał też to, o czym mówię, bo na obrazkach jednak lepiej widać. I to, co patrząc na ten przepis, który pani profesor pokazała na początku i to, co pan powiedział właśnie odnośnie zdrowia, to właśnie to widać na obowiązującym prawodawstwie, czyli też to, co tutaj pan wspominał, że obecnie prawodawstwo pozwala po prostu na duże zrzuty zasolonych wód, bo jak prześledzimy sobie rozporządzenie dotyczące wprowadzania ścieków, to tam mamy dużo takich, można powiedzieć, że drobnym druczkiem zapisanych warunków, które pozwalają zrzucać ścieki, które są zbyt zanieczyszczone dla środowiska i dla organizmów żywych. I takie zapisy właśnie są między innymi, jeżeli chodzi o sumę chlorków i siarczanów. I ja to pokazuję dlatego, bo tutaj mamy te progi 1500-1000 dla takiej sumy, a to, co było na początku katastrofy robione przez monitoring GIOŚ-u, to widać, że te niebieskie słupki, czyli same chlorki w kanale Gliwickim już znacząco przekraczają. A ma to znaczenie, bo tutaj, jeżeli chodzi o generalnie chlor, zawartość stężenia chloru w wodach słodkich, to w Stanach i w Kanadzie obowiązują takie normy, że mamy, to jest ta górna granica, to jest 860 albo 690. Kanada ze Stanami troszeczkę inne mają. I to jest poziom, który odpowiada, tu właśnie nawiązując do naszego zdrowia, ostremu zatruciu albo bardzo takiej silnej chorobie, czasami nawet śmierci organizmu. Natomiast stężenia na poziomie 120-240 mg chlorków, to są stężenia, które są uznawane za taką chorobę jakąś przewlekłą, która gdzieś tam z nami jest, ale nie widzimy jeszcze jej do końca objawów. A jak widzimy na tym wykresie, my te poziomy wielokrotnie przekraczamy i to jest to, co po tej moi przedmówcy mówili, że to jest wieloletnie po prostu upośledzanie funkcjonowania tego organizmu, jakim jest odra. I mamy jeszcze taki zapis, że jak się nie da, to można i jeżeli to nie przynosi skutków dla ekosystemu. No jak widać, no w kontekście tego zapisu jednak te skutki dla ekosystemu w końcu się pojawiły na tyle widoczne, bo one były, tylko były na małych organizmach, a jak umarły ryby, to wszyscy dopiero zobaczyli rzeczywiście te skutki. No i to, co było wcześniej powiedziane tu przez mnóstwo, no rzeczywiście, jeżeli chodzi o zasolenie kanału Gliwickiego czy rzek, które tam z Górnego Śląska spływają, to jest wielokrotne przekroczenie porównywalne do Bałtyku czy innych zasolonych wód. A to, co jest kierunkiem, który jest przeciwnym do tego, co powinniśmy robić, to jest podniesienie wartości granicznej przewodnictwa, które w tej chwili zostało jako jedyne do oceny zasolenia w wodach śródlądowych. I jakbyśmy to przeliczyli na gramy, to jest około 1,75 grama na litr, a dla przypomnienia wartość dla wód słodkich to jest 1 gram. Czyli tak naprawdę my legalnie pozwalamy wodę słodką zamienić na wodę słoną.
I to, co ciekawe, jak zestawiłem takie wyniki z ostatnich lat dla Odry wzdłuż wszystkich jednolitych, to my od wielu lat mamy te przekroczenia tych wartości, które obowiązywały do tej pory, tam jest około 860. I co ciekawe, jak naniosłem zmianę tą właśnie podniesienia tych do 2700, no to się okazuje, że pierwszy odcinek Odry od granicy z Czechami do kanału Gliwickiego, gdzie mamy presję górniczą, jest podniesiona ta norma, później nie mamy i nagle nam wpada jedna część Odry, która ma tą normę podniesioną, bo jest presja, bo jest przekroczenie wskaźników zasolenia, więc podnosimy. I teraz my mamy organizmu powiedzieć, tu jest norma spełniona, możecie tu żyć, a powyżej, poniżej uciekajcie, bo normy to nie spełnia. No niestety nie tak to funkcjonuje, a ja mam wrażenie, że całe rozporządzenie dotyczące wprowadzania ścieków jest tak właśnie skonstruowane, że wprowadzamy, a nie patrzymy na tą część biologiczną. I czemu o tym wszystkim też mówię? Bo w Stanach Zjednoczonych problem prymnezjum już od lat jest badany przez naukowców. Tam oni mają problem trochę inny, nie tyle, że górnictwo, tylko tak naprawdę suma wszystkich działań, bo zasolenie może być zarówno z presji górniczej, jak i z rolnictwa poprzez nawozy, czy też coraz częstsze susze, które zatężają nam ten cały koktajl, który w rzekach się znajduje. I w Stanach jest taka publikacja, była parę lat temu publikowana, która pokazuje takie progi ryzyka zakwitu tej złotej algi, tego prymnezjum. I to zestawiłem z wynikami dla właśnie okolicy kanału Gliwickiego, tutaj te rzeki, które gdzieś tam z Górnego Śląska spływają. I mamy widać, że pierwszy próg zaznaczyłem, że żółty, pomarańczowy i czerwony. Czyli tak naprawdę mamy tam dogodne warunki do tego, żeby to prymnezjum się rozwijało, bo to też jest gatunek słonowodny. Czyli tak jak dla mnie odnośnie tego przepisu i recepty, jaką my powinniśmy jako lekarze wystawić, no to dla mnie kluczowe jest odcięcie zasolenia, bo to spowolniło warunki dla tego organizmu. My możemy mieć problem z zakwitami sinic, ale to jest typowe dla wód słodkowodnych. Tam inne narzędzia trzeba wdrażać. Natomiast w momencie, kiedy zamieniamy wodę słodką w słoną, no to pojawiły się słone organizmy, które w dodatku mają wybitą konkurencję, czy inne organizmy, które w zdrowym organizmie mogłyby ograniczać liczbę tego złotego glonu. I mamy taki inkubator gdzieś tam w okolicach Górnego Śląska, który co roku prawdopodobnie, jeżeli nie ograniczymy zasolenia, może z przerwami, ale będzie nadal się rozwijał i kwestia tylko teraz skali. I taka ciekawostka, jak zacząłem zgłębiać ten temat okolicy, jest taki zbiornik Dzierżno Duże, który przyjmuje wody Kłodnicy, on jest na początku kanału Gliwickiego. Jego zasolenie, tam byłem w połowie września, no jest 5000 mikrosiemensów, czyli wielokrotnie powyżej tego nawet 2700, co jest prawnie ustalone. Jak widzimy, wody, które wpadają, mają te parametry, które powodują, że to jest idealna wylęgarnia dla organizmów fitoplanktonowych, a ten zbiornik jest na tyle duży i zasilany jest małą rzeką, że pełna wymiana to jest ponad 180 dni, tak? Czyli 1/3 roku, żeby to się wymieniło. Więc tak naprawdę mamy odstojnik, który jest dobrym inkubatorem. To jest jedna rzecz. I jeszcze to, co na koniec, no akurat tutaj się zdjęciami satelitarnymi nie specjalizuję, ale zacząłem ostatnio przeglądać właśnie mapy z Sentinela, które są dostępne. I to, co widzimy na górnym obrazku, to jest koniec lipca, gdzie jest na samym zdjęciu satelitarnym po lewej stronie jest widoczny taki zielona plama, to jest prawdopodobnie jakiś zakwit. Jakiego fitoplanktonu, nie wiemy, no bo ja próbek przynajmniej nie widziałem analiz tego okresu. A po prawej mamy, jest takie nowe narzędzie testowane, żeby właśnie satelit monitorować między innymi właśnie zakwity, czy to sinic, czy innych organizmów. I ten kolor taki intensywnie fioletowy właśnie informuje nas o tym, że ten zakwit jakiś tam jest, tak? Natomiast na początku sierpnia, obrazek po prawej 2 na dole, widzimy, że tej zielonej plamy w tym zbiorniku Dzierżno Duże już nie ma, a ten filtr, który pokazuje, że no gdzieś ten zakwit zniknął. No i co się z tym stało, tak? To jest taki, no tutaj nie wiem, nie widziałem danych, nie będę domniemywał, ale te same dane, jak sobie te same dni popatrzyłem też właśnie Odra i kanał Gliwicki, też to widać. Po lewej stronie kolor czerwony na kanale wzdłuż łącznie ze zbiornikiem, po prawej w początek sierpnia kanał się zrobił już bardziej żółty. Dlatego ja, widząc te dane, monitoring z lat wcześniejszych, widząc te zdjęcia satelitarne, ja cały czas obserwuję, co się dzieje w tamtej okolicy. Szczególnie tak tu zostanę wspomniałem na początku, tam się już działo coś od marca, tylko niewiele osób o tym wiedziało. Dziękuję, to było. Dziękuję bardzo. Czy pan chciałby ad vocem do tego? Tak, tak.
Pan profesor Kochanek. Adwocem do co panowie tutaj powiedzieli. Panowie wspomnieli koszty odsalania, koszty spuszczania oczyszczonych ścieków do rzeki, że one będą wysokie. Prawdopodobnie tak, ale się trzeba zastanowić nad kosztami utraconych korzyści ekologicznych, które my tutaj... Ja jestem przekonany, że one będą dużo, dużo większe. I można zaobserwować zmianę mentalności ludzi, ale też i decydentów. Coraz więcej prac pojawia się na temat szacowania tych kosztów ekologicznych, tych usług ekologicznych, które rzeki czy mokradła mogą spełnić. Może warto by było się nad tym zastanowić. Ja tutaj przed samym spotkaniem przeszukałem cały internet, wszystkie publikacje, które się w ostatnich latach pojawiły na temat szacowania usług ekologicznych ekosystemów i niestety nie znalazłem żadnej metodologii, która byłaby uznana, która byłaby zaakceptowana przez środowiska polityczne. Więc wydaje mi się, że tutaj jest dla nas miejsce, dla nas czas, żebyśmy może spróbowali stworzyć taką metodologię, która i później ją przedstawić decydentom, żeby nie tylko oczywiście Odrę, ale wszystkie inne rzeki można było w ten sposób skwantyfikować i wtedy takiemu księgowemu pokazać rachunek, że być może kopalnie muszą wydać tyle i tyle milionów na odsalanie, ale dzięki temu my zyskamy o wiele więcej milionów na czystej rzece. Dziękuję tylko tyle. Pan profesor Woźnica. Szanowni Państwo, przysłuchując się tej dyskusji, ja jestem ze Śląska i ja trochę ten temat zasolenia trochę inaczej postrzegam. Dla mnie nie jest w ogóle wyjątkowym zjawiskiem, że gdzieś jest 5 tysięcy mikrosiemensów zasolenia wody, bo wystarczy sobie dokładnie prześledzić analizy jakości wód rzek śląskich i tam, jeżeli się zobaczy 66 tysięcy, to no, będzie to bardzo wysoka wartość, ale ona się tam pojawi. To ja nie mówię o wynikach jakichś unikatowych, tylko wynikach zebranych w danych bazach WIOŚ-u. I praktycznie druga rzecz to jest kwestia samego kanału śląskiego. My bardzo dużo mówimy o tym, że to kanał śląski. On rzeczywiście może być wylęgarnią, ale musimy pamiętać o tym, że kanał śląski jest odcięty. To jest praktycznie zestaw jezior, które jest obecnie raz na dzień, dwa razy na dzień otwierany i do Odry przedostaje się około 4000 metrów sześciennych wody, czyli stosunkowo niewiele. Natomiast tu jest też kwestia tego, że musimy spojrzeć na Odrę jako na obszar, który jest od 200 lat eksploatowany, intensywnie eksploatowany i to zarówno z punktu widzenia urbanizacji, czyli takich ścieków miejsko-bytowych, tu między innymi niesamowicie istotne farmaceutyki, które się dostają do rzek, to jest też zasolenie. Ale nie patrzymy na zasolenie i mówimy o dużym zasoleniu, ale nie patrzymy na stężenie, nie patrzymy na ładunki. I tu jest też pewna kwestia, bo jeżeli patrzymy na to, co się dzieje na Śląsku, to praktycznie ja miałem okazję spłynąć dwukrotnie Odrą, 5 dni przed wielką katastrofą na Odrze, czyli wypłynęliśmy 18 lipca, dokonując co kilometr pomiarów przewodności wody. I wiemy, że w sytuacji, kiedy no, obszary ze Śląska, to tej wody jest stosunkowo mało w Odrze. Ona dość szybko się rozcięcia. Natomiast trochę inaczej sytuacja wygląda w Rudnej, gdzie praktycznie to zasolenie się utrzymuje. Z punktu widzenia biologicznego wydaje mi się, że musimy zwrócić na jedną rzecz uwagę, że to zasolenie nie jest stałe i praktycznie systematycznie zmienia się albo niskie, albo wysokie. W momencie, kiedy myśmy płynęli Odrą, to akurat nie było w ogóle widać zasolenia w okolicach Głogowa, które nastąpiło kilka dni później. I praktycznie wydaje mi się, że tutaj to jest miejsce, gdzie należy szukać przyczyn tego, co się zdarzyło na Odrze. Ja nie mówię o tym, że coś się zdarzyło niezwiązane z tą 200-letnią antropopresją, tylko musimy oddzielić dwie rzeczy. Jedną to jest 200-letnie zanieczyszczenie rzeki i spowodowanie tego, że ten ekosystem nie jest zdrowy, a druga rzecz to jest znalezienie bezpośredniej przyczyny tego, co się zdarzyło na Odrze akurat wtedy, by móc w jakiś sposób reagować na to, co się dzieje. Wiadomo, że odpowiedzialne za to jest Prymnezium parvum. Wydaje się, że to jest już oczywiste i fakt, który został wielokrotnie udowodniony.
bardzo skomplikowany system toksyczności tej prymnezyny powoduje to, że bardzo trudno ustalić, co w rzeczywistości uruchomiło toksyczność, bo to, że ta toksyna była w wodzie, to wiemy, natomiast ona była nieuruchomiona. I to jest kolosalny problem, bo praktycznie mówimy o rybach, ale praktycznie zginęło właściwie od bakterii po ryby, zginęło wszystko. To jest, prymnezyna to jest toksyna, która jest, która rozpuszcza błony komórkowe. Ja miałem okazję widzieć zdjęcie skrzel ryb, gdzie praktycznie nie było komórek, bo praktycznie zostały przez detergent, jakim jest prymnezyna, wypłukane. I teraz bardzo istotne jest to, żeby znaleźć przyczynę tego, co spowodowało uruchomienie tej toksyny, z tego powodu, że my nie rozwiążemy w tym momencie problemu zasolenia wód. One będą jeszcze przez jakiś czas. Nawet jeżeli byśmy zamknęli kopalnie, to z tych kopalni woda musi być wypompowywana, bo tak wymaga tego technologia. Nie jesteśmy w stanie tego uniknąć. I myślę, że tutaj powinniśmy tą dyskusję ukierunkować na to, w jaki sposób uniknąć w tym roku, czy w następnych latach, tych problemów, które zdarzyły się w tym roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To było bardzo istotne wyjaśnienie. Ja chciałam teraz jeszcze pana Piotra Nieznańskiego, WWF, prosić o zabranie głosu. Bardzo dziękuję. Ja nawiążę do pana wypowiedzi, bo myślę, że ten fragment, w którym pan mówił o wieloletniej eksploatacji, wykorzystywaniu Odry i o tym spojrzeniu gospodarczym na rzekę, jest najbardziej istotny dla tego, co się stanie dalej i jak z tym postąpimy. Ponieważ to właśnie ta eksploatacja i wykorzystywanie Odry doprowadziły na naszych oczach do załamania odporności ekosystemu Odry. I wydawało się nam wszystkim, że to jest moment zmiany. Że obudzili się wszyscy, obudziło się też społeczeństwo, obudziła się reakcja, obudziła się nauka, obudziły się instytucje. I że to będzie moment takiej zmiany, w której zamiast eksploatacji i wykorzystywania rzek przejdziemy do korzystania i to umiejętnego korzystania z rzek. I wydaje mi się, że to załamanie odporności ekosystemu Odry, które może się zdarzyć też przy podobnych warunkach na innych rzekach w Polsce i w Europie i być może na świecie, bo też jest to konsekwencja zmian, z jakimi mamy do czynienia, wymagają od nas tego, żeby wykorzystać naszą inteligencję, nasze technologie, naszą wiedzę i ukierunkować ją tak, żebyśmy się nauczyli korzystać w sposób nieniszczący środowiska, który ma bezpośrednio przełożenie na nasze zdrowie i życie. I to, co pan profesor Kundzewicz pokazał na początku, Ren i tą ogromną tragedię. Takie dwie tragedie zdarzyły się później jeszcze w Europie. To było wypłukanie też kopalni, która używała cjanku, która była ogromną katastrofą. Natomiast proszę zwrócić uwagę, co się stało po tych katastrofach. W sposób otwarty, transparentny, natychmiast, w sposób solidarny, kraje, państwa, rządy przeznaczyły środki, starania na to, nie tylko żeby usunąć skutki katastrofy, ale żeby przywrócić życie w tych rzekach. I wspomniany program dla Renu doprowadził do powrotu łososia do Renu. Ostatni stopień wodny na Renie zbudowano w 1978 roku i już wtedy powiedziano, więcej nie zbudujemy stopni wodnych, bo niszczą ekosystem rzeki. Pomimo tego, że to jest największa droga wodna Europy. Przyjęto tam program karmienia rzeki zamiast budowy stopni wodnych. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że powstał wstępny raport rządowy oceniający skutki katastrofy. Nikt z nas jeszcze nie widział raportu, który powinien się ukazać, czyli ten, który powinien być raportem finalnym. I pomimo tego, że nie ma tej pełnej diagnozy ze strony rządowej, chociaż mamy bardzo dobre, niezależne raporty i ekspertyzy pokazujące, co się stało, mamy tą diagnozę, to pomimo tego powstaje projekt specustawy. Czyli mamy taki paradoks, że z jednej strony rząd mówi, nie mamy jeszcze tej pełnej wiedzy, nie uznaje w pewien sposób wyników raportów niezależnych, które mówią, była to katastrofa z winy człowieka, zasolenie jest główną przyczyną, prace regulacyjne, proszę zwrócić uwagę, że również w raporcie rządowym są wymienione jako czynnik potęgujący skutki katastrofy.
Rząd zapowiada specustawę Ministerstwa Infrastruktury, w której to zapowiedzi, rysując kształt tej ustawy, wymienia co? Budowę kolejnych stopni wodnych na Odrze, prace regulacyjne. Więc mamy, proszę Państwa, bardzo poważny problem. Mamy problem polegający na tym, że mamy diagnozę ekspercką, mamy wiedzę, mamy technologię, mamy inteligencję do tego, żeby szukać rozwiązań, tylko mamy też politykę. Politykę, w której jest brak dialogu, komunikacji i transparentności. I zamiast rozwiązań opartych na nauce i na wiedzy, mamy propozycje rozwiązań absolutnie niespójnych z raportami naukowymi. I chociaż mieliśmy o polityce za bardzo tu nie rozmawiać, to proszę Państwa, to jest ten czynnik, który zaważy o tym, co się stanie z Odrą w przyszłości. Bo tutaj zaczyna decydować polityka, a nie nauka. I te czynniki, o których dzisiaj rozmawiamy, redukcja zasolenia i zanieczyszczeń, jest absolutnie rzeczą priorytetową. Tak jak weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych, jak zmiany prawne, tak jak zaprzestanie prac regulacyjnych. O tym wszystkim mówimy w Białej Księdze Rzek, która została wczoraj wydana i opublikowana przez organizacje pozarządowe. I tu sobie pozwolę na małe sprostowanie. Nie jest to opracowanie przygotowane przez dwie organizacje, tylko przez wiele organizacji, w tym Frank Bold, Green Mind, Client Earth, OTOP, WWF, pod patronatem Koalicji Ratujmy Rzeki i Koalicji Czas na Odrę. To są koalicje, które zrzeszają już blisko 100 podmiotów. I dlaczego o tym też mówię? Dlatego, że bez aktywizacji społecznej, bez zrozumienia, bez jasnej, transparentnej komunikacji ze społeczeństwem będziemy, proszę Państwa, rozmawiać na konferencjach i decydować w gabinetach politycznych. A to jest XXI wiek i powinno się takie decyzje podejmować inaczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że też warto wspomnieć o Krajowym Programie Renaturyzacji Wód Powierzchniowych, tak, który bardzo, mamy. Bardzo dziękuję za wywołanie tego tematu, no bo proszę Państwa, mamy taki paradoks, że zlecono przygotowanie Krajowego Planu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych. Ten program dosyć dokładny został odebrany, leży w szufladach, kurzy się gdzieś. Nikt go nie wdraża, natomiast ten program dla poszczególnych jednolitych części wód w Polsce definiuje kierunki działań rewitalizacyjnych i renaturyzacyjnych, czyli poprawiających stan ekologiczny rzek. 97% polskich rzek wymaga już prac naprawczych, rewitalizacyjnych. To są oficjalne raporty. Nie wiem, Majka, w tej chwili 3% najnowsze. Tak, około 2% mamy w dobrym stanie ekologicznym. Są innym niż zły, tak, innym niż zły. To są przerażające tak naprawdę dane. I one leżą na stole i są udokumentowane. Więc jeden z postulatów również w Białej Księdze, czy w naszej analizie tego raportu rządowego i naszych rekomendacji jest wdrażanie Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych. Czy mogę prosić o prezentację? Sylwia. Ja się zapiszę, jako na końcu będę miał znaleźć. Sylwia Horska. Nie wiem. O, dziękuję. Dziękuję. Ja chciałam nawiązać, tak można powiedzieć, i troszeczkę podsumować to, co Państwo powiedzieli, bardzo ważne, i dodać jedną rzecz tak na początek, ponieważ mamy prawo. Mamy dyrektywy, od których wychodzimy, które są wdrożone czy zaimplementowane w prawo polskie. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i mamy między innymi dyrektywę wodną. Ona nakłada na nas szereg obowiązków. Jednym z takich jest zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody dla mieszkańców. Ja nie będę wchodzić w szczegóły, ile tej wody w Polsce mamy i jakiej ona jest jakości. Natomiast chciałam zwrócić uwagę na to, że w prawie wodnym również jest szereg zapisów, między innymi takich jak cele środowiskowe, tak? Cele środowiskowe dla jednolitych części wód. Gospodarka wodna w Polsce opiera się właśnie o wydzielone zlewnie częściowe i na nich pracujemy, funkcjonujemy. Pozwoliłam sobie w
tak będę, pokażę Państwu jakby i podsumuję też te wypowiedzi. Dziękuję za wypowiedź profesora Degórskiego, bo tutaj wzrastałam wręcz na profesora o opracowaniach, bo jestem geografem kompleksowym przede wszystkim i zawsze staram się patrzeć całościowo i rzeczywiście ekosystemy wodne, wód płynących, to są takie ekosystemy, na które nie możemy patrzeć przez pryzmat tylko zasolenia, przez pryzmat jakości, ale całościowo, zlewniowo. Chodzi o to, że tutaj generalnie mamy presję, mamy dokumenty strategiczne, opracowane, między innymi w ramach co sześcioletnich aktualizacji planów gospodarowania wodami. Mamy szereg danych, mamy programy, jak choćby Krajowy Program. Teraz opublikowane zostały rozporządzenia, plany gospodarowania wodami z zestawami działań naprawczych. Narzędzia są, natomiast są presje. I teraz, drodzy Państwo, co się wydarzyło? Oczywiście alga, tak, oczywiście zasolenie, natomiast to jest nałożenie się szeregu presji antropogenicznych ze skutkami zmian klimatu, o których nie możemy zapominać. Tak? Czyli to są te niżówki, ale to są również błyskawiczne powodzie, które powodują, że coraz częściej w różnych oczyszczalniach ścieku mamy awarie, tak? I tak dalej. Zrzuty wód, czyli źródła emisji zarówno związków takich niekorzystnych poza tym zasoleniem, analizujemy tylko niektóre. To są presje prac utrzymaniowych, to jest regulacja rzeki, całe presje hydromorfologiczne. I to wszystko, drodzy Państwo, nakłada nam się na stan elementów biologicznych. I ten stan elementów w ramach państwowego monitoringu jest właśnie oceniany. To są wskaźniki, tak? I one mówią o tej odporności ekosystemu. Te progi odporności, o których tutaj już też była mowa, one zostały przekroczone. One zostały przekroczone ze względu na zmiany strukturalno-przestrzenne, zagospodarowania całych zlewni, uszczelnienia, przekształcenia na rolnictwo, spływów różnych zanieczyszczeń i tak dalej. Zostały również przekształcone w postaci poborów, zrzutów. W związku z tym jest jakby organizm, który już nie jest w stanie, nie ma tej zdolności samoregulacji. Słuchajcie, my uczyliśmy się w szkołach o zdolności samoregulacji rzeki, tak? Co to znaczy samooczyszczanie? Nie ma czegoś takiego w przypadku Odry. To jest bardzo silnie przekształcona rzeka, która w tym momencie ma niewielki próg odporności i cokolwiek byśmy do niej nie włożyli, może zareagować w taki sposób. Drodzy Państwo, co należałoby zrobić? Bo my wiemy, w czym jest problem, tak? Wiemy, że tak jak powiedział dr Szklarek, trzeba odciąć źródło zasolenia. Nie są zgodne te rozporządzenia na pewno z dyrektywami, bo dyrektywa spełnienie celów środowiskowych. Nie uzyskamy celów środowiskowych do 2027 roku, nawet jeśli wdrożymy wszystkie działania wpisane w 2 APGW, czyli aktualizację planów gospodarowania wodami, bo nie ma takiej możliwości. Nie ma możliwości odtworzenia ekosystemu przez zarybienie, bo w tym momencie wprowadzamy do ekosystemu, który jest toksyczny, tak? Żywe organizmy, poprawiając może wskaźniki w państwowym monitoringu środowiska, jednakże nie naprawiając, tak, tego ekosystemu. Drodzy Państwo, te wszystkie elementy, tu Pan mówił o 200 latach, tak, to jest ten początek, kiedy zaczęliśmy regulować rzekę, kiedy właśnie odcięliśmy meandry, kiedy doprowadziliśmy do tego, że rzeka miała już konkretne funkcje. I tutaj chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, że mamy wielu użytkowników wód, tak? Ale zapominamy o najważniejszym, użytkowniku ekosystemowym. Drodzy Państwo, korzystamy z tej wody turystycznie, rekreacyjnie i tak dalej. Jasne, gospodarczo, przemysłowo, pobieramy, zrzucamy. Zobaczcie, ile ujęć wody, drodzy Państwo, znajduje się w Dolinie Odry. Ujęć wody, które zasilają na przykład Wrocław. To jest Oława Nysa Kłodzka. Oława Nysa Kłodzka, to są przerzuty, ale zwracam uwagę, że Nysa Kłodzka jest dopływem Odry. I drodzy Państwo, tutaj nakładają się skutki jeszcze takie, tych zmian klimatu, związane z tym, że niżówki w dopływach Odry, drodzy Państwo, powodują i kaskada zbiorników na Nysie Kłodzkiej, to są właśnie te elementy, które dodatkowo obciążają ekosystem wód płynących. To nie jest tak, że my jesteśmy w stanie, dlatego
działania trzeba wdrażać we wszystkich zlewniach, tak? Działać zlewniowo. Wielu użytkowników, wiele dokumentów strategicznych, o tu dzisiaj była mowa, one nie są zgodne ze sobą, one czasami się wykluczają. Jeden dokument nie uwzględnia zapisów innego dokumentu albo nawet ramowej dyrektywy wodnej, drodzy Państwo. To jest ogromny problem. Brak wiedzy, wpisałam to ogólnie, ale generalnie chodzi mi o to, że nawet podmioty, które są zobligowane do wdrażania działań, one nawet nie mają świadomości tego, że powinni je wdrażać, że są odpowiedzialne za wdrożenie tych działań, tak? To jest pierwsza rzecz. My mamy dane państwowego monitoringu środowiska, mamy szereg informacji, natomiast one są w różnych bazach. My je ujednolicamy, tak? My je chcąc analizować, zwłaszcza patrząc na objętość planów gospodarowania wodami, zobaczcie Państwo, jakie to są dokumenty. I te dane powinny być w sposób kompleksowy przeanalizowane, tak? To jest coś, co, a czym dysponujemy? Przede wszystkim w takim tu a propos Nysy Kłodzkiej, na pewno w pierwszej kolejności należałoby zacząć od wdrożenia tego, co zostało wpisane i przeanalizowane, między innymi Krajowy Program Renaturyzacji Wód Powierzchniowych, który został zaaplikowany w planach gospodarowania wodami z uwzględnieniem funkcji cieków. W tym wpisane zostały wszystkie działania, które znajdują się w planach ochronnych dla obszarów chronionych i planach zadań ochronnych, łącznie z udrażnianiem budowli i przywracaniem. Ważna rzecz, żeby wdrażać przepływy środowiskowe, żeby je wdrożyć, drodzy Państwo, my musimy wiedzieć, jakie te przepływy powinny być dla poszczególnych ekosystemów. Konkretnie, żeby wydawać pozwolenia wodnoprawne i robić przegląd pozwoleń wodnoprawnych, musimy określić konkretne wartości. Wdrażać działania naprawcze, które mamy wskazane i przeanalizowane, które są realizowalne w ciągu następnych 6 lat. 6 lat i pracować nad następnymi, które jesteśmy w stanie wdrażać później. Obszary chronione i czynna ochrona ekosystemów wodnych, przede wszystkim zatrzymanie budowli kolejnych regulacyjnych elementów hydrotechnicznych. Pamiętajmy o tym, że Odra jest przekształcona. Odra jest rzeką, której w dolinie mieszkają mieszkańcy i znajdują się budowle jak wały przeciwpowodziowe. To nie jest tak, że my możemy nagle je zlikwidować, tak? I zrenaturyzować rzekę. Są takie miejsca, zidentyfikujmy je. I właśnie wzorem renaturyzacji, która już miała miejsce w Odrze, po prostu przywróćmy. Przywróćmy równowagę rumowiska. Co więcej, zrenaturyzujmy i odtwórzmy mokradła i retencję krajobrazową. Czyli tam, gdzie jest możliwość, wdrażajmy działania po prostu w postaci naturalnej retencji. Nie idźmy w retencję korytową. Dlaczego? Dlatego, że spowolnienie przepływu, zaburzenie równowagi rumowiska, zatrzymanie tej wody i zmianę ekosystemu wód płynących w ekosystem wód stojących powoduje, że my sami tworzymy warunki do rozwoju glonów, tak? Czyli gatunku inwazyjnego, którego być nie powinno, a jest, bo to jest kolejny element, sami tworzymy. Co więcej, podpiętrzanie wody, zalewanie terenów mokradłowych, torfowiskowych powoduje, że tam się dostaje dużo substancji organicznych. Te glony też się czymś żywią. One spowodowały, że tak naprawdę nasz cały łańcuch troficzny został rozerwany, tak? I w tym momencie stajemy przed ogromnym problemem, drodzy Państwo, który no łatwo rozwiązać. Odciąć zasilanie, to jest źródła dostawy, ale z drugiej strony trzeba się zastanowić, jak ten ekosystem na przyszłość przygotować, tak? Bo czym innym jest reakcja na to, co się wydarzyło, a czym innym jest przygotowanie ekosystemu do walki, tak? Do walki z takimi właśnie presjami, bo przekroczyliśmy wszystkie możliwe progi dla ekosystemu Odry, takie środowiskowe w tym momencie i ekosystem sam sobie nie poradzi. Także ja tutaj bym właśnie chciała, żebyśmy też się skupili może nie tyle na wytykaniu, co jest źle i kto, bo tak de facto raczej mamy tą świadomość, tylko zastanowili się, co powinniśmy zrobić, tak? Miałam udział opracowywać Krajowy Program Renaturyzacji Wód Powierzchniowych, odpowiadałam właśnie za hydromorfologię i presje hydromorfologiczne, jak i koordynowałam zestawy działań naprawczych w APGW i to było konsultowane
w sposób taki, żeby uwzględnić wszystkich użytkowników. To nie jest doskonałe, ale to stara się wdrożyć jakby zachowując funkcję, tak? Tylko wdrożyć działania na ile możemy w ciągu tych 6 następnych lat. Nie jesteśmy w stanie, drodzy Państwo, w ciągu 6 następnych lat opracować dobrego programu naprawczego dla Odry. I to mówię, znając wszystkie dane, którymi dysponujemy. Mamy na to czas, będą środki. To rok katastrofa. Nie, właśnie. Zastanówmy się, co zrobić, żeby nie było. Ale chodzi o to, że opracowanie kolejnych dokumentów, drodzy Państwo, bo mamy ich sporo, my toniemy w dokumentach, my toniemy w papierach, my toniemy w tysiącach stron. Czy może Pani wyjaśnić, dlaczego nie jesteśmy w stanie? Czy z uwagi na niewiedzę? Tak, niewiedza? Mamy dokumenty, są braki wiedzy, braki danych, tak? Często dokumenty, które dostajemy do analizy i to nie wynika z kilku ostatnich lat, na przykład kwestia pozwoleń wodnoprawnych. To są, drodzy Państwo, dokumenty, które często są w formie nieedytowalnej, tak? To trzeba naprawdę ręcznie przekładać. W programach gospodarowania... Dobrze, ale to nie jest świadectwo ostatnich kilku lat, tylko to jest świadectwo naszego zaniedbania od dłuższego czasu. I teraz nie rozwodźmy się na tym, o kim to świadczy i o czym, tylko zastanówmy się, to już zostało zrobione. Ta praca przeglądu tego została i zostało wpisane działanie przegląd pozwoleń wodnoprawnych. My jako eksperci, biorący udział, między innymi też Sebastian uczestniczył, przejrzeliśmy te dokumenty i oceniliśmy presję, tak? I wskazaliśmy działania. Ale też widzimy ryzyka związane z właśnie takimi niedostosowaniem na chociażby tych wartości granicznych, wskaźników, z tym, że te cele środowiskowe dla wskaźników biologicznych mogą być osiągnięte, bo one nie będą osiągnięte, tak? W jaki sposób? Kiedy mamy elementy wspierające hydromorfologiczne i fizykochemiczne w opłakanym stanie, tak? To nie jesteśmy w stanie poprawić elementu biologicznego, a to jest podstawa oceny stanu wód. Dziękuję bardzo. Piotrze, czy ty chciałeś coś odwocać? No właśnie. Nie, ja stoję w kolejce za panem. Poproszę w takim razie Fundacja Green Mind, pani Majka Wiśniewska. Ja mam przyjemność, miałam przyjemność przeczytać i prezentować już Białą Księgę Polskich Rzek, bo myśmy starali się popatrzeć na katastrofę Odry i odsunąć się ten krok do tyłu i popatrzeć na cały system, żeby taka katastrofa jak na Odrze nie zdarzyła się na Odrze znowu, ale też nie zdarzyła się na innych rzekach. I popatrzyliśmy, my tu rozmawiamy o rekomendacjach, dosyć wydaje się nam łatwych do wdrożenia, ale zdajemy sobie równie dobrze z tego sprawę, że one są bardzo trudne do wdrożenia ze względu na organizację systemu. I jeśli ta organizacja systemu za chwilę nie zostanie zmieniona, to będziemy się tak spotykać na tych okrągłych stołach w sprawie Odry, jakości i tego, jak szybko renaturyzować Odrę i czy zająć się zasoleniem, ale będziemy stali w miejscu i będziemy sobie tylko o tym rozmawiali. Mamy dwa problemy z organizacją systemu. Może krótko się prześlizgnę nad tym, że ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej jest minister infrastruktury, którego priorytetem właściwie, znaczy który pojmuje rzeki utylitarnie, ponieważ jego priorytetem jest wdrożenie programu rozwoju żeglugi śródlądowej. I mamy podległe mu Wody Polskie, które są takim ciałem w dwóch kapeluszach. Po pierwsze są regulatorem, czyli powinny teoretycznie odpowiadać za wdrażanie celów środowiskowych ramowej dyrektywy wodnej, kształtowanie polityki wodnej kraju, która by te cele ramowej dyrektywy wodnej spełniała, powinien odpowiadać za dobry stan wód, a jednocześnie też wydaje innym użytkownikom wód zgody, które kształtują zasoby wodne kraju, a z drugiej strony ma funkcje właścicielskie, dba w imieniu Skarbu Państwa o dobry stan urządzeń wodnych, jest inwestorem, a jakże, i również dba o dobry stan techniczny rzek. I te dwa problemy, czyli Ministerstwo Właściwe do Spraw Gospodarki Wodnej, Wody Polskie, które tak naprawdę są użytkownikiem wody i jednocześnie wydają odpowiednie zgody i powinny kreować
politykę wodną państwa, powoduje to, że rzeki, jak już sobie to powiedzieliśmy, są traktowane jak koń pociągowy, jak towar, odbiornik ścieków czy przedmiot eksploatacji, i to w konsekwencji powoduje, że nikt nie wdraża krajowego programu wód śródlądowych. Nie ma żadnej jednostki rządowej, która jest zainteresowana, która po prostu nie śpi po nocach, bo myśli o tym, jak uzyskać lepszy niż zły stan wód powierzchniowych. W konsekwencji tego mamy programy strategiczne, które słabo jakby wychodzą naprzeciw i zmianom klimatu i temu, żeby wzmacniać usługi ekosystemowe, w tym samooczyszczanie się rzek. Mamy plan przeciwdziałania skutkom suszy, gdzie na 600 inwestycji 3 mają coś wspólnego z renaturyzacją, a we wszystkich planach gospodarowania wodami w dorzeczach na 1721 inwestycji 14 tylko z tych wymienionych jest, możemy powiedzieć, że ma cele renaturyzacyjne. I myślę, że to jest nasz bardzo kluczowy problem. Nikt tak naprawdę na poziomie rządowym nie jest zainteresowany wdrażaniem jakiejś ramowej dyrektywy wodnej. I nikt za to nie odpowiada tak naprawdę. Znaczy, Tylko tak odpowiada, bo w 2027 roku Komisja Europejska będzie nas, drodzy państwo, rozliczać. Ale czy widzi pani, żeby ktoś się bał tego, że w 2027 ktoś nas... Dobra, pójdę dalej, bo Biała Księga to nie tylko ten oczywisty, uderzający nas problem, że jakby nie ma się kto wodą zająć, nią zarządzać. Pamiętajmy o tym, że woda, że gospodarka wodna jest w Ministerstwie Infrastruktury, ale monitoring jest w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, ale też nie do końca, bo wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska podlegają pod wojewodów i to w przypadku Odry mogło być problemem, żeby zarządzać kryzysowo na poziomie ponadwojewódzkim. Mamy też niejednoznaczny podział kompetencji między wodami państwowymi a Inspektoratem Ochrony Środowiska, jeśli chodzi o nakładanie kar, kontrolę pozwoleń wodnoprawnych, sam monitoring. Jeśli chodzi o zgody wodnoprawne, no to mimo wszystko ja uważam, że mamy dosyć poważny problem z bazą presji, bo mimo trzeciej edycji planów gospodarowania wodami tam cały czas mamy braki w informacjach, więc nie można ocenić w pełni wpływu pozwoleń dotyczących zrzutów ścieków. Nie mamy dobrej kontroli zgód, bo przegląd jest co 4 lata, ale nikt nie mówi, jak on ma wyglądać. I jakie są konsekwencje, gdyby nie wyszedł. Z kolei przy wydawaniu zgód wodnoprawnych nie mamy oceny oddziaływań skumulowanych. W ogóle powiązania między zrzutami a przepływami. Nikt to w ogóle nad tym się nie zastanawia. No, mamy też problem z tym, że Wody Polskie wydają zgody wodnoprawne, a marszałkowie pozwolenia zintegrowane, i to też troszeczkę nie współgra. No, pomijam to, że jakby zgoda wodnoprawna odbywa się między wnioskodawcą a regulatorem i tam żadnego udziału innych interesariuszy czy użytkowników wód w postępowaniach na taki udział nie ma miejsca. O ulgowym traktowaniu wód kopalnianych tutaj już wszyscy chyba mówili, czyli praktycznie to, co pan mówił, brak limitów na zrzuty chlorków i siarczanów, to zresztą takie w APGW też jakieś takie wyjątki, odstępstwa się pojawiły. I te brak mechanizmów ograniczających zrzuty, też sobie o tym wszyscy powiedzieliśmy, czyli jak wzmusić przedsiębiorców zrzucających wody słone, żeby coś z tym zrobili, no to wiemy, jakie są śmiesznie niskie opłaty, tam jest chyba grosze za wprowadzanie tego typu ścieków, a zresztą nie wszystkie wody pokopalniane są uznawane za ścieki. Ja tylko rekomendacje, bo miało być, że mamy powiedzieć, co z tym zrobić. Oczywiście ja przenoszę już jutro wodę, troskę o wodę i zasoby wodne do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. To jest rekomendacja chyba. Ona też wchodzi naprzeciw, że będzie wtedy monitoring w jednym miejscu i być może minister klimatu i środowiska nie będzie takim fanem
regulacji rzek i rozwoju żeglugi śródlądowej. Ale to same przeniesienie oczywiście musi towarzyszyć zmiana priorytetów w gospodarce wodnej, czyli nie jest naszym priorytetem to, co jest oczkiem w głowie ministra Gróbarczyka, czyli plan przeciwdziałania niedoborom wody, który ku zdziwieniu wszystkich, którzy się z nim zapoznali, mówi o tym, jak zapewnić wodę do żeglugi, a nie wodę obywatelom. Więc ja liczę na to, że jeśli zmienimy te priorytety na, że priorytetem Ministerstwa Klimatu i Środowiska jednak będzie wdrażanie ramowej dyrektywy wodnej, dobry stan wód, i działania renaturyzacyjne, które również wychodzą naprzeciw adaptacji do zmian klimatu, to mogłoby zadziałać. Nie wiem, czy w tej sytuacji politycznej ktoś będzie się odważy to taki ruch przeprowadzić, ale warto o tym mówić. I w związku z tym, jakie priorytety miała Wody Polskie i Ministerstwo Infrastruktury do tej pory, no to niestety te wszystkie fantastyczne plany trzeba zrewidować, bo co jak co, ale są inwestycje, które we wszystkich tych planach się pojawiają. Stopień wodny Lubiąż-Liścinawa, stopień Siarzewo, one są na pewno we wszystkich planach. I niedoborów wody, i przeciwdziałania skutkom suszy, zarządzania ryzykiem powodziowym i jak sądzę, również w aktualnej APGW. To są programy, które powstały właśnie na potrzeby opracowania planów gospodarowania, a w planach gospodarowania są wykazane jako inwestycje mogące oddziaływać na środowisko wodne negatywnie, więc tutaj jakby zagrażające wdrożeniu działań, no bo żeby wdrożyć działania, tak, wdrażamy działania, uzyskujemy cele środowiskowe. Każda i dlatego ministerstwo powinna być oceniona do tego, czy nie jest zgodna z zestawem działań naprawczych. Ale ja oczywiście zdaję sobie z tego sprawę i dlatego ministerstwo w te pędy zamiast wdrażać Krajowy Program Renaturyzacji Wód Powierzchniowych opracowało kompleksowe zagospodarowanie, plan kompleksowego zagospodarowania Wisły Środkowej i Odry Środkowej, gdzie te stopnie z ochotą wpisało. Ale kolejna rekomendacja to jest oprócz przeglądu wszystkich programów, z których wyrzucamy to, co szkodzi i co obniża potencjał usług ekosystemowych, a wkładamy jednak to, co jest w Krajowym Programie Renaturyzacji Wód Powierzchniowych, to jest oczywiście mechanizmy finansowe wymuszające ochronę wód. Po pierwsze, wszystkie wody pokopalniane no jednak muszą być uznane za ścieki, a poza tym stawki należy zrewidować. System udzielania zgód wodnoprawnych no niestety trzeba poprawić, nie tylko uspołecznić oczywiście, czy otworzyć na innych uczestników, ale też no to, co mówiłam, analiza skumulowanego wpływu pozwoleń i zgody versus przepływ, to jest też bardzo ważna rzecz. Jeśli chodzi o skuteczny monitoring wód, no to wydaje się, że on jednak powinien być w tym wieku i w tym roku automatyczny i powinien trafiać do ogólnopolskiej i ogólnodostępnej bazy danych i ta jakość wód powinna jednak z ilością, te dane powinny być zestawiane, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. Być może trzeba rozważyć, znaczy nam się wydaje, że tak, żeby w WIOS-ie jednak pod GIOŚ zaczęły podlegać, bo w sytuacjach takich kryzysowych jak na Odrze będzie to sprawniejsze zarządzanie kryzysowe. I więc ostatnia rekomendacja nasza z Białej Księgi to jest coś, o czym tutaj nie mówiliśmy, a o usprawnienie przepisów dotyczących dyrektywy szkodowej, czy ustawy szkodowej, przepraszam, które też wspomagałyby system reagowania kryzysowego. W przypadku, jak nie możemy wykryć sprawcy, to żeby jednak coś mogło się wydarzyć. Jak szczegóły w Białej Księdze nie będę już zajmować Państwu więcej czasu. Wydaje mi się jednak, że tak, bez zmian systemowych to dobrze by było, żeby jednak znalazł się ktoś, kto chce nas słuchać. Ja tylko jedno zdanie. Ja bym prosił może, żeby nie traktować wszystkich wód z odwadniania kopalń jako ścieki, dlatego że tam mamy bardzo duże objętości bardzo wartościowych, słodkich wód. Tylko zwrócić uwagę na działalność hydrogeologów i służb hydrogeologicznych w kopalniach, aby wody słone i słodkie rozdzielać, co w dzisiejszych czasach jest absolutnie technicznie możliwe. Chodziło o słone, to uproszczenie. Tak.
Chciałeś coś jeszcze dodać? Bo mamy jeszcze... Nie, jakąś nową rzecz. Okej. Okay. To się nie zgadza. To pan profesor Czerniawski. Dziękuję. Czy ja mógłbym poprosić o slajdy? Czerniawski chyba jest po prostu zatytułowane. Jeśli bym mógł, będę wdzięczny. To w międzyczasie odniosę się do tego, co powiedział pan profesor Kuncewicz, cytując Kochanowskiego. To prawda, wyników z Odry jako chyba rzeki najbardziej przebadanej w ciągu ostatniego roku mamy mnóstwo i my te wyniki znamy. Czy jest sens je ciągle przypominać? Pewnie tak, ale ważniejsze jest wnioski, jakie z nich wyciągniemy, a te wnioski dla różnych grup są po prostu różne, chociaż opierają się na tych samych wynikach. Ich interpretacja jest całkowicie inna i to jest dziwne. Tutaj była mowa też o problemie ekologicznym Odry. To jest problem ekologiczny, ale to jest olbrzymi, proszę państwa, problem społeczny, bo jedna gałąź gospodarki uniemożliwiła działanie kolejnych gałęzi, takich jak turystyka i rybołówstwo czy rybactwo. Zależy, jak do tego podejdziemy. Więc energetyka jest ważna. Oczywiście trzecie, w moim rozumieniu, Odra musi być odbiornikiem ścieków, bo nie da rady inaczej tego zrobić. Zresztą rzeki są najlepszym odbiornikiem ścieków, jeżeli potrafią, czy mają zdolność samooczyszczania się. Tak? No, niedopuszczalne jest rzucanie ścieków do jezior, bo obieg materii odbywa się ciągle w tym samym miejscu. Tylko zależy, jakiej jakości te ścieki będą i czy w dzisiejszym rozumieniu ściek legalny nie jest, powiedzmy, w społecznym pojęciu ściekiem, bo to tak wygląda. Jeżeli coś jest legalne, to znaczy, że jest dozwolone i jest dobrze. Tak nie powinno być, więc to jest też ten problem społeczny. W moim rozumieniu, proszę państwa, jako przyrodnika Odra ciągle znajduje się i znajdowała się od kilkudziesięciu lat, jak śledzę różne wyniki badań w takiej swoistej katastrofie, natomiast w zeszłym roku ta katastrofa osiągnęła po prostu apogeum, bo skutki w postaci zwiększonej ilości związków wpływających na wysoką przewodność, czy dające możliwość rozwoju innym organizmom, to przecież też są podyktowane jakimiś przyczynami. Skutek w postaci masowego śnięcia ryb, to można tak mniej więcej, ja tak oszacowałem, że około 1000 ton ryb zostało martwych w Odrze. Myślę, że to jest dolna granica tego, co oszacowałem. To też był skutek, więc przyczyna jest jedna. Nie dajmy sobie wmówić, że przyczyną katastrofy była Prymnesium parvum. To był też skutek tego, co się do wody dostało. Nie tylko zasolenia, bo każdy fitoplankton, każdy glon, jak każdy organizm potrzebuje pożywki. Dla niego pożywką nie jest sól. Sól stworzyła tylko dogodne środowisko do życia, tylko związki biogenne. Mówmy tu też otwarcie o ściekach komunalnych, które niestety mnóstwo tych związków biogennych prowadzą. I proszę państwa, konieczne jest działanie właśnie w tych małych oczyszczalniach, nie w tych dużych, bo oddźwięk polityczny, tak, i ogólnie medialny na jakość wód wyprowadzanych do rzek przez wielkie miasta jest zupełnie inny niż tych małych miejscowości. My tych miejscowości właściwie nie bierzemy wcale pod uwagę. Tak? Przywołam na chwilkę tylko przykład Czajki. Natomiast takich oczyszczalni, które zrzucają w takim stanie ścieki w Polsce, jest ogromna ilość. Nie będę konkretnie wskazywał, ale proszę państwa, te oczyszczalnie działają na takich samych systemach, w jakich zostały utworzone 40-30 lat temu. W ogóle nie są dostosowane do jakości ścieków nieoczyszczonych, które tam się dostają i do ilości osób, które te ścieki produkują. To na to też zwracajmy uwagę. Chciałem państwu tutaj pokazać dane z kilkuletniego monitoringu na Odrze. Prowadzimy tutaj głównie, to jest pomysł pana doktora Kłasza Sługockiego, który te badania prowadzi od 2015 roku.
od 4 lat na odcinku od Nowej Soli do ujścia do Bałtyku. Ja chciałem Państwu pokazać skrajne tylko stanowiska i średnie wartości z tych niektórych parametrów, które są w tej chwili najbardziej medialne. My w tej chwili jesteśmy na igrzyskach i potrzebujemy śmierci. Więc medialnie to tak wygląda i te średnie chciałem Państwu przedstawić. Co jest bardzo dziwne, tak? Bo Szczecin, który... Odra w Szczecinie, na której zasolenie oczywiście ma wpływ cofka z Bałtyku, cechuje się za każdym razem mniejszym zasoleniem niż wody Odry w Nowej Soli. I to zdecydowanie, proszę Państwa, w każdym roku. I to nie jest tak, że to nagle wynikło. Ten problem stanu ekologicznego złego i stanu jakości wody, on trwa od wielu lat. Natomiast jak Państwu za chwilkę pokażę, tutaj związki rozpuszczone. Taki sam przykład. Zawsze jest więcej tych związków rozpuszczonych w Nowej Soli niż w Szczecinie. I uwaga, proszę Państwa, bo to jest ważne. Ten skutek, czyli odpowiedź organizmów na to, co się stało, pojawia się właśnie w 2001 roku i 2002. Tylko że w 2001 roku jeszcze ten, powiedzmy sobie, szczytowy poziom piramidy troficznej, czyli ryby, jeszcze jako tako się trzymały, wytrzymały. Bo jak widać, tego chlorofilu było dużo. Ja podejrzewam, że to Prymnezium parvum, no oczywiście ono tutaj już bytuje długo. To na pewno nie jest żadna niespodzianka, tylko ten grunt był po prostu niewykrywalny. Tak, tak, tak to było. Nagle szukaliśmy przyczyn i znaleźliśmy ten grunt. Tak, tak. Przecież w Polsce jest to od długiego czasu. I też nie jest prawdą, że wszystkie organizmy wyginęły, bo zooplankton radził sobie bardzo dobrze i przejął rolę filtratora za małże. Tak? Taki podstawowy filtrator właśnie, który rzece występował, i to dr Sługocki wyraźnie wykazał w tych swoich pracach. Szczególnie widłonogi doskonale się czuły w tym gąszczu, a to są przecież zwierzęta, w tym gąszczu tych glonów. Więc mamy pierwszy, proszę Państwa, odpowiedź w 2001 i 2022 roku, z tym, że w 2022 roku dochodzą jeszcze do tego małże i ryby. Natomiast racicznice, te inwazyjne gatunki małży, już nam ginęły w lipcu. Już w lipcu to widzieliśmy. Tylko w lipcu mieliśmy w Odrze wodę przezroczystą. Nie dlatego, że była czysta, tylko związki były rozpuszczone. Na to czekały te glony, tak? Bo one potrafią te związki rozpuszczone wykorzystać. Także wszystko się poukładało idealnie jak w scenariuszu, tak jak miało być. Tak? Ja wcale nie usprawiedliwiam tego zooplanktonem, bo to jest katastrofa, tak? Że pojawił się nagle jeden poziom w piramidzie troficznej, który zdecydowanie był za duży, żeby zostać skonsumowanym przez kolejny poziom. To jest niemożliwe, więc nie mamy tutaj mowy o równowadze ekologicznej. I teraz już przechodzę do tego, co chciałem powiedzieć. Ja zawsze mam wstępy zbyt długie, ja to wiem. A jak ad vocem, dobrze, ale będę mógł wrócić jeszcze. Tak, ja tylko jedną rzecz chciałem Państwu zwrócić uwagę, że praktycznie w lipcu nie było soli zrzucanej w Rudnej. I to jest właśnie chyba ten problem, który się pojawił. Tam praktycznie poziom był taki sam, mniej więcej od Wrocławia do ujścia Warty był taki sam poziom zasolenia. I potem nagle na początku sierpnia się pojawił wysoki pik, który widać dokładnie na wskaźnikach, znaczy na systemie online'owym w Frankfurcie nad Odrą. I to jest chyba kluczowe, bo cały czas mówimy o tym, że było cały czas wysokie zasolenie. Nie było. Ja spłynąłem między 18 a 21 2 lipca byliśmy na Odrze, mijaliśmy ten obszar gdzieś w okolicach 20 lipca i mierzyliśmy dokładnie przewodność. Ta przewodność była wysoka, ale nie była tak wysoka, jak później była w sierpniu. Tak, to prawda. Przepraszam, to znaczy konkluzja, że KGHM zanieczyścił w tym... Też zanieczyszczył. Przepraszam, a pomiary to były dokonywane na jakiej głębokości?
na głębokości 1 metra, mhm, na odcinku. Na torze wodnym, tak, na tej środkowej. Na torze wodnym. Mhm. Na torze wodnym o odległości co kilometr. Okay. I to dość, znaczy myśmy wprowadzili taki system monitoringu, gdzie praktycznie, to jest tak, nazwaliśmy go monitoringiem patrolowym, który pozwala na zlokalizację wszystkich zrzutów praktycznie. I to widać wyraźnie, na przykład odcinek mieszania wody, gdzie na przykład solanki wchodzą do zbiornika, gdzie się rozcieńczają, która rzeka jest istotna przy rozcieńczaniu. No i to jest, to pokazuje rzeczywisty obraz rzeki. Zaraz oddam głos, tylko chodzi o to, że mamy morfologię dna, to znaczy Odra jest torem wodnym, więc jest pogłębiona w środkowej części, to jest jedna rzecz. Woda słona jest, ma inną gęstość niż słodka, dlatego właśnie pytam, w jaki sposób są robione pomiary, bo to też jest uwaga do wykonywanych pomiarów w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, bo właśnie, w którym miejscu zrobimy pomiar, taki może mieć wynik. Też pamiętajmy o tym. Jeszcze ad vocem to chciałem powiedzieć, że w czasie, gdy płynęliśmy Odrą, to najniższy poziom na szlaku żeglownym był 9 cm. W większości przypadków było 20 cm, także ten poziom był bardzo niski. Ta mieszania wody była takie, że właściwie mierzyliśmy w pełnej objętości. Znaczy, oczywiście to jest trochę, to nie dokładnie tak, bo praktycznie to są te najniższe punkty, takie punkty przełamania dna rzeki. Natomiast rzeczywiście był bardzo, bardzo niski stan, a to sprzyjało mocno mieszaniu tej wody. Także tutaj nie można mówić o tym, że ona była, że była niewymieszana. No, generalnie w październiku Odra była zupełnie inna. Ze względu na to, że było więcej wody i zasolenie zupełnie inaczej wyglądało. Tak jak mówię, robiliśmy to w głównym nurcie po to, żeby zobaczyć, co się dzieje w nurcie, a nie w zakolach i w polach międzyostrogowych. To ja powiem, jak to wyglądało tam, gdzie było głębiej. Czyli w Szczecinie. Na 6 metrach, proszę Państwa, w ostatniej tydzień sierpnia i początek września w całym pionie zasolenie było tak samo wysokie, zero tlenu, absolutnie od powierzchni do dna, stężenie amoniaku nie tylko w wodzie, ale również w powietrzu, tak, unosiło się w Szczecinie, to było wyczuwalne przez kilka dni, ale proszę Państwa, to już nie był wynik absolutnie prymnezium parvum i zasolenia, tylko wynik gnicia i jakby fotosyntezy nie było właściwie w ogóle, no w ogóle nie było fotosyntezy, bo my je notowaliśmy i w nocy, i w dzień zero tlenu, czyli procesy fermentacji przejęły, jakby tutaj były głównym procesem, tak? I tak to wyglądało tam, gdzie było głębiej, tak? Natomiast chcę jeszcze powiedzieć, proszę Państwa, bo rozmawiamy, co ma być i jak ma być, tak? Więc Odra boryka się z dwoma podstawowymi problemami. To jest właśnie kryzys hydrologiczny i jakości wody. Ja wiem, że to jest truizm. Dla każdego jest to oczywiste. Przede wszystkim, proszę Państwa, Odra nie ma możliwości samooczyszczania. To jest inaczej. Odra nie działa i nie wygląda jak definicyjna rzeka. Absolutnie nie. To jest kanał o przekroju trapezowym, które się buduje pomiędzy łącząc rzeki, czy jak rower melioracyjny. Wygląda identycznie tak samo. A kiedy poziom wody jest na tyle niski, żeby odsłonić pola międzyostrogowe, to jest absolutnie kanałem, całkowicie już wtedy, pozbawionym wszelkich struktur, które rzeką ją czynią. Więc absolutnie nie ma możliwości samooczyszczania i myślę, że problem hydrologiczny Odry to wcale nie jest koryto Odry, tylko cała jej zlewnia. I to jest też truizm, ale te prace, te progi i te specustawa, które przewiduje budowę przegród na Odrze, przecież ona ten problem absolutnie pogłębi. W rzece nie mierzy się o ilości wody głębokością, tylko przepływem. To jest podstawowa, elementarna wiedza, nawet chyba jeszcze w liceum, już nie mówię o studiach, więc głębokość w rzece możemy sobie zmienić w dowolnym momencie, kiedy chcemy, i to jest bardzo, bardzo proste, ale
zacytuję tak jakby klasyczną klasyka, z pustego i Salomon nie naleje. Także kiedy nie ma wody wyżej, no to zmiana głębokości nic tutaj nie zmieni. Więc musimy poprawić samooczyszczanie i zwiększyć tą retencję wody w glebie. A tutaj też odniosę się do tego, co pan profesor robił. Podstawowa rzecz, no to odcięcie tego źródła, tego czynnika, który tą chorobę powoduje. I tutaj do tego, co pan powiedział, nie ma sensu renaturyzować, jeżeli my mamy problem z ciągłym zatruwaniem. To po prostu jest pozbawione sensu, bo to nic nie da. To będzie marnotrawienie publicznych środków. Czy ja mogę tutaj? Nie, jedno słowo. Nie. Jedno słowo. Ale sekundę, już niedużo. Więc w pierwszej kolejności przynajmniej odsolić, później renaturyzować. I taki powinien być, że tak powiem, Boży porządek w tym wszystkim zachowany. Ale co do polityki, bo musimy do tego wrócić. Czy można różne działania prowadzić, czy nie? Jak się chce, to się zrobi. To tak jest. Jeżeli możemy wywłaszczać grunty pod budowę autostrad, lotnisk i tak dalej, to tutaj Odra wydaje się chyba ważniejszym problemem i jako sama woda. Mówię to celowo, bo mówię o tworzeniu mokradeł i o zalesianiu gruntów. Jak cały świat wie, retencja wody na zielonych obszarach jest zdecydowanie lepsza niż na tych obszarach pozbawionych. A zapomnieliśmy całkowicie o tym, i odnoszę się znowu do tych saharyjskich rzek. My nie mamy rzek okresowych. Nasze rzeki nie są zasilane spływem powierzchniowym. Jeszcze nie mamy. Spływem powierzchniowym, tylko wodami podziemnymi. Nie odwrotnie, więc, ale zmierzamy do tego, żeby nasze rzeki zasilały raczej wody podziemne, a nie odwrotnie, prawda? I na koniec, proszę Państwa, bo uważam, że to jest największy problem. To jest problem społeczny, to jest nieświadomość i niestety, ale muszę to powiedzieć, ale wręcz szalejąca w tym momencie propaganda, tak, z którą wiem, że świat nauki się często od tego odcina i nie chce brać w takich brzydkich spotkaniach udziału. Natomiast my musimy na to reagować, bo niestety polityka o tym decyduje, jak to będzie wyglądało. Nie może tak być, proszę Państwa, że ponad 1000 specjalistów wysyła do ministerstwa swoją opinię, swoje zdanie, tak? Nagle 2 czy 3 osoby stają i mówią, że z całym szacunkiem, ale się z tym nie zgadzają. To w prostym przełożeniu nie mam pana płaszcza i co pan mi zrobi? To tak wygląda. To jest niedopuszczalne. Nie można negować faktów. Jak ktoś neguje fakty, no trzeba absolutnie natychmiast reagować. I niestety też tak uważam, ale reagować na opinie wątpliwych ekspertów, w moim zdaniu pseudoekspertów i denialistów. I proszę Państwa, to co tutaj było też powiedziane właśnie zarządzania. No niestety istniejemy w takiej koniunkturze. Rzeki są infrastrukturą, więc prowadzi się w rzece prace drogowe, tak jak na drodze, nie jest traktowana jako ekosystem, a chyba zdecydowanie najpierw traktujmy rzekę jako rzekę, później jako drogę śródlądową, bo ja wcale nie jestem przeciwny żegludze śródlądowej, żeby nie było, uważam, że można to wszystko pogodzić. I rzeki nie są drogami wodnymi i nie są obwodami rybackimi. Tak, to są i chyba wtedy możemy mówić zdecydowanie o zrównoważonym rozwoju, który tak właśnie powinien wyglądać. W przeciwnym razie my będziemy się spotykać, rozmawiać, ale ta druga strona w postaci 2-3 osób potrafi w jednej chwili nasze wszystkie stanowiska, tysięcy osób, no niestety przekreślić w jedną sekundę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zdaję sobie sprawę, że ta długa i bardzo, bardzo merytoryczna wypowiedź wzbudziła sporo, jest potrzeba reakcji i do reakcji przygotowują się po kolei Piotr Nieznański,
profesor Rosowski, doktor Horska-Schwarz, a później jeszcze nie po raz pierwszy głos zabierze szerzej Radosław Gawlik. Dobrze? A przy okazji jeszcze może przed panem Gawlikiem ja też chciałem dwa słowa dorzucić do wypowiedzi profesora Czerniawskiego. A więc zaczynamy od Piotra. A mój komentarz do wypowiedzi pana profesora Czerniawskiego będzie bardzo krótki, bo ja się w pełni zgadzam z tym, co pan powiedział. Natomiast chciałbym powiedzieć o jeszcze jednym temacie, który pojawił się na początku w pytaniach do naszej sesji. A tam na samym końcu pani zadała pytanie, czy osobowość prawna to jest rozwiązanie dla... Ale jasne, ja bym się chciał jednak do tego odnieść tak, proszę państwa, że być może to nie jest idealne rozwiązanie dla Odry, natomiast na pewno to, czego nam brakuje, to pewnej reprezentatywności wszystkich interesów nad Odrą, bo mamy w tej chwili absolutną dominantę gospodarczą, żegluga, energetyka, pas transmisyjny zanieczyszczeń i soli do Bałtyku. Nie mamy aspektu społecznego i środowiskowego. I jeżeli nie znajdziemy odpowiedzi na to, w jaki sposób wszystkie interesy, tak to brzydko nazwę, dotyczące rzeki, wszystkie grupy będą reprezentowały i będą miały prawo dostępu do czystej wody w przyszłości, to będziemy obracać się cały czas wokół tego samego. I odniosę się do jednej rzeczy, którą pan powiedział. Bardzo fajnie pan to ujął. Jak się chce, to się zrobi. To o tym, jak się chce, to się zrobi, podam dwie liczby. Jedna to 7,5 miliarda złotych. Tyle rząd chciałby przeznaczyć na budowę jednego stopnia wodnego Siarzewo na Wiśle. Stopnia, który odciąłby jakieś 65 tysięcy kilometrów polskich rzek stale już od Bałtyku. Stopnia, który by zdewastował środowisko. I druga liczba, 1 miliard złotych, 7,5 razy mniej. 1 miliard złotych to mniej więcej pierwszy szacowany koszt wdrożenia Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych, który miałby poprawić stan wód w Polsce w znaczący sposób. To właśnie odpowiedź na to, jak się chce, to się zrobi i na to, co się teraz chce. I mam jedną taką uwagę symboliczną bardzo, ale równocześnie bardzo gorącą prośbę. Dzisiaj na tych grafikach, które widzieliśmy na prezentacjach, Odra pojawiła się wielokrotnie. I nie wiem, czy ktoś z państwa zwrócił uwagę, gdzie na mapach się kończy Odra na wszystkich prezentacjach. Na granicy administracyjnej Polski. To nie jest tak, proszę państwa. To trochę świadczy o naszym postrzeganiu rzeki. Rzeka jest również w Czechach i w Niemczech, jej dopływy. I jak my prowadzimy dialog o rzece, to granica państwowa powinna być nieistotna. Powinniśmy mówić o zlewni, o systemie rzecznym, o wszystkich dopływach. Więc oczywiście to jest nasz polski okrągły stół dotyczący wody, dotyczący Odry, dotyczący problemów. Natomiast to postrzeganie rzeki naprawdę musimy również w tym symbolicznym wymiarze zmienić. Dziękuję bardzo. Ale będziemy też mówić w trakcie tego okrągłego stołu o znaczeniu i wymiarze współpracy międzynarodowej. Szanowni państwo, czasu jest bardzo mało. Ja liczyłem na to, że będziemy sobie mogli jeszcze o retencji szerzej porozmawiać, ale jak widzę, nie bardzo to będzie możliwe. Rzuciłem hasło, że każda kropla wody, która dostaje się do Odry w jej obecnych warunkach, jest kroplą straconą. W związku z tym chciałbym zwrócić uwagę na rzecz, którą pan profesor poruszył, która z mojego punktu widzenia jest ważna, a która ma wielką przyszłość, jak sądzę, na podstawie doświadczeń właśnie z tych krajów, które z wodą mają kłopoty z definicji od wielu, wielu pokoleń. Retencja w warstwach hydrogeologicznych, to znaczy opracowywanie zbiorników retencyjnych i zbieranie wód, gromadzenie wód właśnie w dopływach, aby tych kropli nie tracić, na obszarach, na których występują płytkie warstwy wodonośne podziemne za pomocą studni chłodnych, za pomocą stawów infiltracyjnych, czego do tej pory nie stosujemy albo stosujemy w bardzo minimalnym zakresie, a są w Europie i w świecie duże doświadczenia w tej dziedzinie. Taka uwaga, tylko szkoda, że temat retencji nie będzie dzisiaj rozwinięty z braku czasu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani doktor Sylwia Horska-Schwarz. Ja chciałam tylko powiedzieć, dlaczego renaturyzacja Odry jest bardzo ważna. Przede wszystkim, gdybyśmy mieli dobry stan, chociaż umiarkowanie dobry hydromorfologiczny, z pewnością skutek ekologiczny i straty w ekosystemie mogłyby być mniejsze.
Zwróćcie Państwo uwagę na to, że Odra w wielu miejscach nie ma połączeń ze starorzeczami. To były ryby, my śledziliśmy tutaj z profesorem i z całą grupą ekspertów dla Odry, gdzie te ryby uciekają. One nie miały gdzie się chować, drodzy Państwo. Każdy jas, każda przegroda to jest pułapka. I teraz w momencie, kiedy my odcinamy źródło zasolenia, to jest jedna sprawa, ale nie później renaturyzujemy. Renaturyzujemy, to znaczy przywracamy łączność ze starorzeczami. To nie jest takie proste. W przypadku, kiedy mamy tak bardzo obniżone wody gruntowe i podziemne poniżej stopnia w brzegu, co się działo kilkadziesiąt lat, gdzie mamy rynnę erozyjną, drodzy Państwo, Państwo mówicie, dlaczego koło Głogowa była inna sytuacja. Tam jest kilka metrów przegłębione dno. W związku z tym zupełnie inaczej następuje nawet mieszanie tego. Nie będę wchodzić w szczegóły. Renaturyzacja, odtwarzanie starorzeczy tam, gdzie jest to możliwe, wymaga modelowania pod kątem bezpieczeństwa powodziowego. My nie możemy przywrócić starorzeczy, bo mamy wały. My musimy też je przemodelować. Ale to jest do zrobienia, drodzy Państwo. My mamy wiedzę, mamy możliwości, mamy potencjał, wiemy, jakie są potrzeby, ale przywracajmy ten ekosystem w taki sposób, że naprawmy, dajmy możliwość ucieczki tym rybom. Tak? Naprawdę straty byłyby zupełnie inne, gdybyśmy mieli Odrę właśnie... znaczy nie jesteśmy w stanie tego oszacować. Tak? My widzieliśmy, ile ryb wpływało do Dąbia, tak? Które uciekały, które po prostu ratowały się, bo w całym profilu nie było tlenu, drodzy Państwo, one się dusiły. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym też dwa komentarze do znakomitej wypowiedzi profesora Czerniawskiego zaproponować. Powiedział pan, Odra musi być odbiornikiem ścieków. To mnie trochę uderzyło, no bo tak. Podałem najpierw w otwarciu taki prosty przykład, no bardzo prosty. Ale Szwajcarzy zabezpieczyli się przed następną katastrofą w ten sposób, że woda z ewentualnej akcji gaśniczej będzie zbierana. Po prostu zbiornik. I ta woda nie pójdzie do Renu, tylko zostanie złapana, później oczyszczona. Nie wiem, czy da się oczyścić te związki rtęci, ten cały koktajl. Ale w każdym razie to słowo, czy stwierdzenie, że Odra musi być odbiornikiem ścieków, no tak mnie zawolało. I druga rzecz, powiedział pan o 1000 ton śniętych ryb. To jest najwyższa estymata, jaką znam. No pan jest wielkim ekspertem, więc ma pan pewnie rację, ale czy parę słów dla wyjaśnienia tego? Tak czy inaczej, chciałem ad vocem odpowiedzieć, ale to dobrze mnie pan profesor zapytał. Proszę państwa, zebrano około 300 ton no 300-360 ton ryb. Ja sobie przyjąłem tą górną granicę. W bardzo znikomym stopniu zbierano ryby z zarośli, z trzcinowisk. Tego po prostu fizycznie nie można było zrobić, tak jak to odbywało się na tych przeszkodach, tak, które blokowały ten spływ, z których wybierano te ryby po prostu koparkami. Więc szacuję, że to jest druga taka ilość, no przyjmując szerokość rzeki tak jako odnośnik. Dalej mamy dno, tak, i na którym też te ryby przecież śnięte musiały siłą rzeczy się gromadzić. Tego nie wiemy, ale przyjąłem też mniej więcej podobną wartość. Natomiast, proszę państwa, jest jeszcze część niemiecka, prawda, gdzie nie wiemy, jaka była zebrana ilość tych ryb, a praktycznie to nic nie zostało zebrane z tego, co obserwowaliśmy. Bardzo mała ilość. Więc no to są takie szacunki, oczywiście niepoparte jakimiś pomiarami faktycznymi, tak? Natomiast no, odniesieniem była tutaj głębokość rzeki, szerokość rzeki i oszacowana, bo od tego powinienem zacząć, przez Instytut Rybactwa Śródlądowego ogólnie liczba, masa ryb, która na odcinku od Oławy do Szczecina żyje, to jest około 2000 ton ryb. Tak to zostało oszacowane na podstawie wydajności rybackiej.
Proszę Państwa, to jest tylko, mówimy o biomasie, nie mówimy o sztukach, o tych rybkach, które w ogóle jakby pod kątem eksploatacji rybackiej nie są brane w ogóle pod uwagę. To nie potrafimy tego przeliczyć, to jest po prostu kosmos. Natomiast skoro jestem przy głosie, tylko jeszcze jedno zdanie bardzo ważne, o czym nie powiedziałem. Żegluga śródlądowa. Temat bardzo delikatny, chociaż jak mówię, ja wcale nie jestem niezwolennikiem tego, tak, ale przy rozsądnym traktowaniu rzeki oczywiście. Mówi się, że to jest proekologiczne, proprzyrodnicze, czy nawet ekologiczne źródło transportu, czy miejsce transportu. To nie jest prawda, ponieważ rzeka jest niszczona wtedy w całości. I uwaga, nie myślmy tylko o ochronie powietrza, bo ja rozumiem, że tutaj chodzi o redukcję spalin, tak? A jakoś co z jakością wody, tak? Widzimy, niech nie będzie jakość wody mniej ważna od jakości powietrza, co Odra nam w tym roku pokazała, że jednak to ma olbrzymie znaczenie. Więc moim zdaniem to jest pewnego rodzaju manipulacja i wykorzystywanie tylko jednego argumentu, czyli jakości powietrza. To nie jest wszystko. Dziękuję. Ja też bardzo dziękuję, ale jeszcze pytanie. Skoro powiedział pan, że według Instytutu Rybactwa Śródlądowego na odcinku od Oławy do Szczecina żyło 2000 ton ryb. Śnięte ryby stanowią 1000, czyli połowa przeżyła? Tak, tak uważam, że połowa przeżyła. Duża część uciekła, mała część uciekła do tych starorzeczy, większa część uciekła do odpływów, a na wysokości Szczecina olbrzymia część uciekła do jeziora Dąbie. Wróciła mniej więcej w listopadzie, co obserwowaliśmy po ilości wędkarzy w Szczecinie, w mieście, tak, i ich bardzo wzmożonej aktywności i komentarzach, no biorą jak szalone, jak nigdy, tak? No tak, bo są głodne, są wygłodzone, to tak wyglądało. I jeszcze tylko to, bo pan profesor, proszę państwa, ja się nie cieszę z tego, że ścieki płyną do Odry i mówię, muszą płynąć. Każdy ściek w efekcie, efektywnie oczyszczony ściek spływa do wody naturalnej. Nie da się inaczej tego zrobić, tak, w ostatecznym rozrachunku. Chodzi mi o jakość tego ścieku. Ten ściek musi być po prostu oczyszczony w taki sposób, żeby nie zagrażał tej rzece, do której spływa. O to mi chodziło absolutnie, ale przyznaję, niefortunnie się wyraziłem. Zanim puszczę pana Gawlika, jeszcze po jednym zdaniu, tutaj dwie osoby chcą... To tak, ad vocem jeszcze, a propos wędkarzy, to myśmy obserwowali już w październiku bieliki, które zupełnie pięknie sobie radziły nawet z dużą rybą wyciąganą z Odry. Natomiast wydaje mi się, że największym problemem, który się zdarzył na Odrze, to jest zaniknięcie bazy pokarmowej dla ryb. I to praktycznie, to jest znacznie bardziej szkodliwe, bo taka populacja się dość szybko odbuduje. Natomiast jeżeli nie ma bazy pokarmowej, to jest to znacznie poważniejszy problem. Dziękuję. Czyli ryby brały z głodu. No w pewnym sensie tak, można tak to... A ja odnośnie tego tematu ścieków jeszcze dwa słowa powiem, bo rzeczywiście nie sposób się nie zgodzić z tym, co pan profesor powiedział, że Odra musi być tym odbiornikiem. Istotna jest też jakość, ale to jest też miejsce na zamykanie obiegów i to właściwie się zaczyna dziać na szczęście. Coraz częściej staramy się wykorzystywać te ścieki oczyszczone jako źródło wody, na przykład do celów przemysłowych. Nie każda woda przemysłowa musi być wodą jakości wody pitnej, więc one doskonale do tego się nadają. No i przede wszystkim potężny potencjał jest w tych biogenach, które w ściekach są, które teraz są w różny sposób zagospodarowywane, a które rzeczywiście dają szansę na to, jeśli my ten biogen, który jest zawarty w ściekach, potraktujemy jako rzeczywiste źródło faktycznie biogenów w rolnictwie, no to tym samym będziemy eliminować, zmniejszać ich ilość, która trafia do rzek, która tak naprawdę napędza cały rozwój sytuacji takich jak na przykład zakwity i tak dalej, więc to jest też istotny element. Ja bym miał jeszcze jeden wątek, ale rozumiem, że tutaj tak. Właśnie, jeśli można, to wrócę po tym, jeśli chciałbym teraz czasu. Udzielić głosu panu Radosławowi Gawlikowi, który był kiedyś wiceministrem środowiska i wieloletnie działania w NGO-sach
pracownia na rzecz wszystkich istot, tak? Pamiętam. Co? Różne inne. Słucham. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Szanowni państwo, widzę, że na końcu zabieram głos i właściwie się nie zgłaszałem wcześniej, tak wstrzymywałem się słuchając was, notując pewne rzeczy, pewne polemicznie, ale te polemiki może w tej chwili nie są takie najważniejsze. Nie chcę już pokazywać swojej prezentacji, żeby to może przyspieszyć, ale będę nawiązywał jednak do tych głosów, bo a w ogóle chciałem zrobić małe wspomnienie, ponieważ tu pan profesor wspominał właśnie katastrofę Sandoza, to ja właśnie 3 lata po tej katastrofie mniej więcej w marcu 1989 roku brałem udział przy podstoliku ekologicznym Okrągłego Stołu. I myśmy tam dyskutowali między innymi o gospodarce wodnej. Konkluzja z tych zapisów, jak no tu do młodszych widzów, tu państwo to wiecie, do młodszych słuchaczy, to, no to była rozmowa między stroną solidarnościową a stroną rządową, prawda, ówczesnego PRL-u, Polskiej Republiki Ludowej. I o dziwo, żeśmy się tam całkiem solidnie zgadzali. Jeden punkt to był protokół rozbieżności dotyczący Żarnowca, energetyki atomowej, a w sprawie gospodarki wodnej konkluzja była taka, nie sprawdzałem tego, no ale jakoś tak nie skojarzyłem Okrągłych Stół, Okrągły powinien skojarzyć. Potrzebujemy silnego, zlewniowego zarządzania gospodarką wodną w kraju. I powiem państwu, że od tego chciałem zacząć, że myśmy właściwie nigdy się nam nie udało do końca przeprowadzić tego, jak to było. Wtedy było to fajnie pomyślane, prawda? Nigdy nie zrobiliśmy czegoś takiego, że te dwie zlewnie Odra, Wisła, prawda, 7 tych zarządów zlewniowych, czy tam 8, jak to wychodziło, ale z solidnymi radami gospodarki wodnej, takimi solidnymi na tyle, żeby one były stanowiące, żeby one były ważne dla społeczeństwa, ale żeby były ważne dla polityków. I tu też troszkę polemicznie w sprawie tej polityki. Niestety, polityka, prawda, zabiera nam ten płaszcz i ma w nosie, o czym jeszcze na końcu powiem. I jesteśmy bezradni. Możemy mieć 1000 argumentów, możemy mieć swoje racje, a politycy mówią, a co mi tam, ja mam, nie oddam panu płaszcza i koniec, kropka. Więc niestety od tego nie można abstrahować. Ten wykres, który pan profesor na początku pokazywał, on był bardzo chytry, ale on pomijał kompletnie politykę. Dokładnie, tam były To był szczebel urzędniczy, a jednak bardzo często decydująca, szczególnie obecnie, prawda, no jest ten szczebel Ministerstwa Infrastruktury, jak to było przypomniane, absurdalnie, prawda, ministerstwo, które zajmuje się żeglugą głównie śródlądową, no, pod płaszczykiem ochrony przeciwpowodziowej. Cały ten program, to jesteśmy na Odrze, to powiem państwu, ja dwukrotnie spłynąłem kajakiem między Wrocławiem a Berlinem i ja to widziałem jeszcze. Widziałem renaturyzującą się Odrę, prawda, poprzerywane ostrogi, głęboczki, prawda, trochę nurkuję, więc sprawdzałem to. Tam naprawdę było po 3-4 metry. Tam być może te ryby mogłyby się w razie czego schronić, bo normalnie Odra jest dużo płytsza. Zarastające trzciną, wypłycenia, no coś się tam działo. Oczywiście w ramach koryta rzeki, no bo ta Odra jest zamknięta. To wszystko jest w tej chwili niszczone za nasze pieniądze, prawda? Z pieniędzy z pożyczki Banku Światowego, za nasze, bo to my jako podatnicy spłacimy. Pod hasłem ochrony przeciwpowodziowej chodzi o to, żeby dwa czy trzy, prawda, lodołamacze, które tam postawiono, mogły wpłynąć na Odrę. No, ludzie, z którymi rozmawiałem, powiedzieli, że wpływały do tej pory lodołamacze, nie było z tym żadnego problemu i w ogóle nie ma powodów pogłębiania, ale to jest pretekst oczywiście. Budujemy w tej chwili ostrogi, czyli to wszystko, co się ładnie renaturyzowało od Krosna Odrzańskiego do granicy państwa i na granicy państwa jest właśnie zabudowywane ostrogami. I o to, co na granicy poszedł spór, prawda, bo Niemcy i nasze organizacje, między innymi moja organizacja, zaczęliśmy skarżyć jakby ministerstwo, że niezgodnie jakby z rekomendacjami polskich naukowców i niemieckich naukowców, bo tu są akurat naukowcy zgodni, odciąć presję, zasolenia przede wszystkim, zanieczyszczeń i przestać regulować tą rzekę, a raczej pójść w kierunku renaturyzacji, prawda, odblokowania tego. I tu jest ta zgodność. Tu są organizacje, nasze koalicje Ratujmy Rzeki, koalicja Czas na Odrę też są z tym zgodne. Właściwie tylko minister, prawda, Grubarczyk jest temu przeciwny. Ministerstwo przegrało przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, prawomocnie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i teraz jesteśmy bezradni, właściwie nie wiadomo co robić. To jest ta sytuacja płaszcza. Oczywiście pójdziemy, piszemy tam do nadzoru budowlanego, pewnie pójdziemy do prokuratury, która oczywiście nic nie podejmie, no i zostaje Komisja Europejska. No to jesteśmy jakby w takiej jakby sytuacji. Natomiast
chce się krok jakby wstecz, bo to mamy, prawda? Taki sposób myślenia mamy. Cieszę się, że tu właściwie jesteśmy zgodni, ale niestety to, co Majka Wiśniewska przypomniała, to nadal myślenie w kręgach tych decydenckich, tego średniego szczebla jest takie, że 2000, prawda, idzie na regulację, a 17 na renaturyzację. I to jest, proszę Państwa, objaw myślenia chory po ramowej dyrektywie wodnej, po tych katastrofach, po tym, co już wiemy na temat strat związanych jakby albo z takim wycinkowym patrzeniem na funkcję rzeki, prawda? No bo to jest typowo wycinkowe, utylitarne spojrzenie. Ujarzmiamy rzekę, bo dla żeglugi, która, jestem inżynierem ekonomiki transportu, nie zadziała, prawda? Nie ma w ogóle żadnych szans, prawda? To jest jak z przekopem, prawda? Pokażemy, że przekopiemy, przekopaliśmy i co? Zimą nie pływało nic. Nic, nikt tam nie pływał. Tam początkowa fala była, po 2-3 jednostki pływały przez ten przekop, teraz nie pływa nic. Na Odrze będzie to samo, więc jako, że tak powiem, były polityk czy ekspolityk, no powiem tak, nie ma siły, no trzeba wpływać przez wybory na politykę, trzeba wpływać na partie opozycyjne, pokazywać im ten program, o którym tu mówimy, pytać, prawda, liderów tych partii opozycyjnych, jak państwo, jaki będziecie mieli stosunek, co zrobicie, prawda, jak będziecie rządzili, co zrobicie, prawda, z rzeką, z Odrą, z innymi rzekami. No nie ma innego sposobu, tylko tego rodzaju konfrontowanie, które zresztą no, tutaj skutecznie, patrzę na Piotra, WWF właśnie robił poprzednio i myślę, że w tej chwili też pewnie będziemy robić, i organizacje pozarządowe, ale też naukowcy, ale też inne środowiska powinny dawać, bo im wie, no politycy są tacy, to już jakby na koniec. Oczywiście słuchają społeczeństwa, oni są raczej reaktywni, prawda? Mało, który jest z przodu, prawda? I ciągnie, mówi, tą Odrę, prawda? Tak i tak, to rzadko się zdarza. Ale oni są reaktywni, jak mają sygnały, prawda? Od grup społecznych, mocnych, naukowych, nie wiem, właśnie, biznesowych też, od tego, tych środowisk, które ucierpiały, które mają turystykę nad Odrą, prawda? Czy rybacy, od organizacji pozarządowych, to oni to zbierają, mówią, no tak, coś trzeba z tym robić. Więc to potwierdzam. W demokratycznym państwie, ciągle jakoś jesteśmy w demokratycznym państwie, trzeba na polityków wpływać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Myślę, że to jest piękne hasło na koniec. Czas jest święty. Ja pracowałem w Genewie, więc wiem to. I z przykrością stwierdzam, że jesteśmy spóźnieni o 2 minuty. O. Więc macie skróconą przerwę obiadową. Ale serdeczne dzięki za arcyciekawą dyskusję. Smacznego.